Jesteśmy na żywo. Dobry wieczór Państwu. Piotr Bruliki z Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Zapraszamy Państwa na kolejną debatę z cyklu Historia, prawda, teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości 5.0. Jest to nasza piąta edycja projektu. Tytuł dzisiejszej debaty brzmi Polska a Półwysep Iberyjski w XX i XXI wieku. Pragnę powitać naszych dzisiejszych gości. Pan profesor Jan Stanisław Ciechanowski, Uniwersytet Warszawski, specjalista historii XX wieku, zajmuje się dziejami Hiszpanii, szczególnie hiszpańską wojną domową 1936-1939, relacjami polsko-hiszpańskimi i polsko-portugalskimi, polskim udziałem w II wojnie światowej, w tym szczególnie dyplomacji, wywiadu, dyplomacją II RP, a także współczesną historią i kulturą regionu Śródziemnomorza. Autor wielu książek i publikacji. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Pan dr Bartosz Kaczorowski, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze pana doktora Bartosza Kaczorowskiego dotyczą m.in. wojny domowej w Hiszpanii i dyktatury generała Franco, Estado Novo w Portugalii, a także współczesnego życia politycznego w Hiszpanii. Pan doktor jest również autorem wielu książek i publikacji. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Moderatorem dzisiejszego spotkania jest pan dr Marcin Leczak, doktor nauk historycznych. Pan doktor zajmuje się procesami szeroko pojętej modernizacji polityczno-społecznej w XIX i XX wieku. Autor książek Apostołowie i technokraci, elity polityczne Hiszpanii frankistowskiej oraz Świat dostatku, mroczne wieki, społeczne skutki kryzysu w 1929-2008. Obecnie pan doktor przygotowuje monografię Demokracja, rewolucja, wojna, dylematy hiszpańskiego socjalizmu w latach 1917-1939. Pan dr Marcin Leczak pracuje jako popularyzator nauki i projektant wystaw. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Projekt Historia, prawda, teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości 5.0 dofinansowano z budżetu państwa ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra 2023. Partnerem medialnym całego cyklu jest portal Blog Press. Patronem medialnym cyklu jest Polskie Radio. Wszystkich Państwa, którzy nas oglądają na żywo, zachęcamy do zadawania pytań na czacie transmisji. Głos oddaję panu doktorowi Damianowi Bębnowskiemu, wiceprezesowi Zarządu Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że już po raz piąty możemy organizować cykl naszego projektu Historia, prawda, teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości. Ten projekt zalicza się do najważniejszych projektów organizowanych przez naszą fundację obok flagowego projektu, jakim jest konkurs o nagrodę imienia Janusza Kurtyki. W ramach organizowanych przez nas debat z uznanymi ekspertami reprezentującymi różne dziedziny naukowe, różne dyscypliny naukowe, a także niejednokrotnie różne poglądy, różne wrażliwości światopoglądowe, pragniemy przyglądać się stanowi relacji Polski z partnerami w kontekście szeroko rozumianej przeszłości. Wychodzimy bowiem z założenia, że zrozumienie zawiłości stosunków Polski z kluczowymi partnerami międzynarodowymi pomaga zrozumieć stan tych relacji obecnie i formułować określone recepty na przyszłość w tym względzie. Od 5 lat organizujemy debaty. Do tej pory przyglądaliśmy się tak rozumianym relacjom Polski z takimi krajami jak Niemcy, Izrael, Rosja, Białoruś, Litwa, państwa Grupy Wyszehradzkiej, państwa nordyckie, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Całkowicie odrębny cykl w ubiegłym roku poświęciliśmy z oczywistych względów Ukrainie, analizując ewolucję stosunków polsko-ukraińskich w długim trwaniu od początku państwowości polskiej, ruskiej, aż po dzień dzisiejszy. W tym roku planujemy
przyjrzeć się stosunkom państwa polskiego z Watykanem, Włochami, krajami bałkańskimi, krajami Beneluxu, czy tak jak dzisiaj krajami Półwyspu Iberyjskiego. Odrębną debatę planujemy zorganizować wokół zasadniczych kierunków polityki zagranicznej rządu RP na uchodźstwie w okresie II wojny światowej i po wojnie. Każdy cykl jest podsumowany odrębną publikacją książkową, w której zbieramy zapisy, transkrypcje naszych debat, uzupełnione dodatkowymi refleksjami naszych panelistów, którzy chcą ewentualnie uzupełnić jeszcze dodatkowo swój wywód, oraz wszystkie te debaty publikujemy równolegle w internecie, więc tym bardziej gorąco Państwa zachęcam do zapoznawania się z wypowiedziami naszych cenionych ekspertów. Dziękuję panom panelistom za przyjęcie naszego zaproszenia, dziękuję panu moderatorowi za chęć poprowadzenia tej dyskusji, a Państwu przed ekranami życzę dobrych wrażeń intelektualnych, gwarantując na pewno interesującą dyskusję. Dziękuję serdecznie. Dobry wieczór ponownie. Rozumiem, że teraz przechodzimy do właściwej debaty. Tutaj może dwa słowa, jak będzie wyglądała rozmowa, mianowicie na życzenie organizatorów poruszymy serię tematów dotyczących zarówno przeszłości, jak i współczesności tak państw Półwyspu Iberyjskiego, jak i ich relacji z Polską. Tutaj okazja jest unikatowa, ponieważ paneliści, obaj paneliści zajmują się zarówno Hiszpanią, jak i Portugalią, co jest dość rzadkie w kontekście nie tylko polskim, również w literaturze dostępnej szerszemu odbiorcy, czyli anglojęzycznej. Zazwyczaj badacze zajmują się albo jednym krajem, albo drugim, ale też mamy do czynienia ze specjalistami tak od przeszłości, jak i od tematów wkraczających w rejony politologii. Tutaj w związku z tą ilością tematów będę kierował pytania do poszczególnych rozmówców z prośbą o odpowiedź i ewentualnie poproszę o komentarz drugiego panelistę, też nie będę prosił, ale poproszę, by drugi panelista po skończonej wypowiedzi pierwszego czuł się w prawie wziąć głos i zgłosić swoje poprawki, polemiki bądź innego rodzaju, jak to pisał jeden z polskich dyplomatów, refleksje i reminiscencje. Zacznę od pytania skierowanego do doktora Kaczorowskiego i zacznę, tak jak kilka następnych pytań, od cytatu. Tym razem będzie to cytat od Nestora, hiszpańskich historyków zajmujących się Portugalią. Mianowicie Hipólito de la Torre Gómez pisał: historiografia hiszpańska zajmująca się najnowszą historią Portugalii przez długi czas była typowym przykładem charakterystycznego dla krajów Półwyspu życia plecami do siebie. I tutaj wkraczamy w temat relacji polsko-iberyjskich. Skoro tego typu wzajemna obcość, i to zarówno na poziomie politycznym, jak i kulturowym, były charakterystyczne dla Hiszpanii i Portugalii, ich wzajemnych stosunków, jak można podsumować w takim razie stosunki Rzeczpospolitej w okresie międzywojennym z Hiszpanią i Portugalią, zważywszy, że mamy do czynienia z państwami znajdującymi się na przeciwstawnych krańcach Europy? Z pewnością były to relacje między państwami, no tak jak już pan powiedział,
rzeczywiście leżącymi na peryferiach Europy, w związku z czym były to relacje, no cóż by tutaj wiele nie powiedzieć, o charakterze z drugo, a może nawet trzeciorzędnym. Można nawet powiedzieć, że o ile oczywiście z Hiszpania i Portugalia, no siłą rzeczy z racji geografii były skazane na siebie, chociaż faktycznie z tym rozumieniem no, było bardzo różnie między nimi. O tyle tak naprawdę z perspektywy Warszawy, Madryt i Lizbona rzeczywiście były obszarami bardzo odległymi i tak naprawdę nie mającymi wielkiego wpływu na to, co się dzieje nad Wisłą. No, oczywiście, jeżeli analizujemy tutaj okres dwudziestolecia międzywojennego, to musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt, że nowo wstająca po okresie zaborów Rzeczpospolita nawiązuje naturalnie te relacje z państwami Półwyspu Iberyjskiego. Aczkolwiek, o ile w przypadku Hiszpanii następuje to nawiązanie stosunków dyplomatycznych względnie od razu, też można powiedzieć, że tutaj no już Komitet Narodowy Polski wszedł w odpowiednie kontakty ze środowiskiem hiszpańskim. Także Hiszpania popierała, co jest bardzo istotne, polskie starania co do jak najlepszych granic. Tak było chociażby w przypadku Górnego Śląska. No, to oczywiście wynikało z faktu, że było to także zgodne z interesem francuskim, więc w tym wypadku między Warszawą a Madrytem była pewna nić porozumienia. Także oczywiście w okresie wojny polsko-bolszewickiej postawa Hiszpanii jak najbardziej była sprzyjająca Rzeczypospolitej. Był to temat niewątpliwie ważny dla pewnego kręgu konserwatywnie nastawionych elit hiszpańskich, aczkolwiek no, trudno byłoby z tych początkowych relacji wywnioskować, że rzeczywiście Madryt może odegrać jakąś większą rolę w polityce Warszawy. Możemy też zwrócić uwagę, myślę, na dosyć także charakterystyczny moment, który niejako też pokazuje, że te dwa państwa, Polska i Hiszpania, całkiem sporo łączy. O ile historycznie, prawda, przynajmniej od czasów Lelewela, mamy to podejście w charakterze paraleli polsko-hiszpańskich do wielu wydarzeń historycznych. Tak samo musimy zwrócić uwagę, że w 1926 roku, kiedy Niemcy otrzymały miejsce w Lidze Narodów i to w Radzie Ligi Narodów jako członek stały, Polska i Hiszpania również wystąpiły o takie samo miejsce dla siebie. Co innymi słowy pokazywało, że był to swoisty, można powiedzieć, bunt średniaków, co w moim odczuciu też dosyć dobrze pokazuje pewne argumenty obu tych dwóch państw. Mianowicie i Polska i Hiszpania tak samo wtedy, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak i teraz. I myślę, że na późniejszym etapie naszej rozmowy będzie także okazja do tego wrócić. To są dwa państwa średnie nie będące mocarstwami. I tak naprawdę do tej grupy no już za bardzo nikogo z Europy nie możemy zaliczyć. No przynajmniej jeżeli dzisiaj mówimy także o kształcie współczesnej Europy, no to oczywiście poza tą wielką czwórką w ramach z Unii Europejskiej, czy też no jeszcze przed wyjściem Wielkiej Brytanii, tak, czy Niemcy, Francja, Włochy, no to właśnie dalej rzeczywiście mamy Hiszpanię i Polskę, co w moim odczuciu sprawia, że te dwa państwa rzeczywiście mają pewne podstawy, także w chwili obecnej do poprowadzenia pewnej gry. Ale wracając do okresu dwudziestolecia międzywojennego, jest to jasne, że większe zainteresowanie Hiszpanią ze strony Polski oczywiście narodziło się w wyniku wybuchu wojny domowej. I to tak naprawdę, myślę, że też warto zwrócić uwagę na fakt,
że to zwiększone zainteresowanie Polski nie wynikało z faktu, że Hiszpania tak naprawdę zaczyna odgrywać większą rolę w polityce Warszawy. Chodziło raczej o wielką międzynarodową grę, której Hiszpania była tak naprawdę przedmiotem. Więc z perspektywy Polski no, nie tyle było ważne, kto w Hiszpanii obejmie rządy po tej właśnie wojnie domowej, co przede wszystkim fakt, że mamy do czynienia z wielką grą mocarstw, mocarstw totalitarnych zagrażających no, nie tylko polskim granicom, ale i także polskiej egzystencji jako takiej, czyli Niemiec i Związku Sowieckiego, które są w tym momencie w okresie wojny domowej w Hiszpanii w przeciwstawnych wobec siebie blokach. I tego typu ich zaangażowanie sprawiło automatycznie, że Polska zaczęła się obawiać, iż ta wojna po prostu rozszerzy się na Europę, w związku z czym no to było chyba element dosyć charakterystyczny dla wielu przywódców tamtej doby, co także łączyło zresztą Polskę, zwłaszcza z myślą brytyjską, że zwycięzcą tego rozszerzenia się wojny na Europę będzie przede wszystkim Związek Sowiecki i w związku z tym należałoby podjąć pewne kroki na rzecz lokalizacji tego konfliktu. Oczywiście Warszawa miała minimalne wręcz narzędzia do tego, aby to uczynić, w związku z czym tak naprawdę wojna domowa z perspektywy Warszawy ograniczała się, można powiedzieć, do jej obserwowania. Pod tym względem rzeczywiście tutaj rola Polski siłą rzeczy nie mogła być w żaden sposób decydująca czy też wpływowa. Polska oczywiście przyłącza się do tych założeń brytyjskich czy brytyjsko-francuskich dotyczących nieinterwencji właśnie w tym bardzo jasno określonym celu, aby rzeczywiście wojnę w Hiszpanii zlokalizować. To też pokazało pewne problemy, które oczywiście przez długie lata z nimi Rzeczpospolita się borykała, myślę, że także boryka się w sumie w dalszym ciągu, mianowicie pewnej nieznajomości tamtego środowiska, tamtej kultury, tamtego otoczenia i to także doprowadziło do sytuacji, że faktycznie w wielu przypadkach nie do końca rozumieliśmy tak naprawdę, jakie motywacje mają obie strony walczące w okresie wojny domowej w Hiszpanii, ale co warto powiedzieć, także równocześnie bardzo wyraźnie było widać postawę tych polskich urzędników, dyplomatów, którzy rzeczywiście zaczynali nabierać szerszego doświadczenia w tym aspekcie i także większej znajomości tego kierunku. No zdecydowanie Marian Szumlakowski był tutaj postacią bardzo pozytywnie wyróżniającą się i rzeczywiście z wiele jego opinii na temat Hiszpanii w okresie wojny domowej i później w okresie II wojny światowej były rzeczywiście o bardzo wysokim charakterze. No innymi słowy możemy powiedzieć, że jest to okres, w którym rzeczywiście po raz pierwszy tak naprawdę od czasów napoleońskich, czyli od tego momentu, kiedy rzeczywiście polscy żołnierze pojawili się na Półwyspie Iberyjskim, Hiszpania zaczyna odgrywać pewną rolę z perspektywy w polityce Warszawy. Jednak nie wynika to oczywiście z faktu wzrastających pozycji Madrytu, a raczej z międzynarodowej gry, której Hiszpania jest po prostu przedmiotem. No też musimy sobie uświadomić, że w tym okresie Polska w dużym stopniu skupiła się na podreperowaniu stanu swojego budżetu, sprzedając broń stronie republikańskiej, co jednocześnie, to jest też bardzo charakterystyczne, nie oznaczało absolutnie wsparcia republiki przez tak zwanej republiki, czy z Frontu Ludowego przez Warszawę. Można powiedzieć, że w dużym stopniu Warszawa była wierna temu swojemu pierwotnemu założeniu,
aby rzeczywiście nie angażować się w te wewnętrzne spory, nie popierać żadnej ze stron, a przynajmniej aż do tego czasu, kiedy sytuacja nie będzie bardziej klarowna. Natomiast Polska faktycznie z racji swoich bliskich, fundamentalnych relacji z Hiszpanią, przepraszam, z Francją, pod tym względem prowadziła politykę w dużej też mierze nie do końca zrozumiałą dla hiszpańskich elit ze strony frankistowskiej, co później też będzie oczywiście pewnym obciążeniem, ale jest faktem, że w polskiej polityce zagranicznej rola Paryża była tutaj fundamentalna, tak jak zresztą w okresie wykuwania się polskich granic po I wojnie światowej. No, także niewątpliwie ten element bardzo charakterystyczny, bardzo dzisiaj byśmy powiedzieli medialny, czyli obecność osób polskiego pochodzenia w ramach brygad narodowych, czyli łącznie z 4,5 tysiąca Polaków, aczkolwiek zdecydowana większość z nich wywodziła się nie z terytorium Rzeczypospolitej, a z terytorium Francji czy Belgii, więc była to polska emigracja, która zdecydowała się wówczas wstąpić do brygad międzynarodowych. No, samych Polaków było tutaj dosyć niewiele. W każdym razie musimy sobie też zdać sprawę oczywiście z tych czynników, które naturalnie Polskę z Hiszpanią integrowały i które spowodowały, że te wzajemne relacje mogły być nieco bliższe. Takim elementem był niewątpliwie katolicyzm, był też antykomunizm, który pod tym względem oczywiście łączył Polskę bardzo silnie z tą stroną narodową. Także fakt, że przecież wtedy w okresie wojny domowej wskutek działalności polskiego poselstwa około 400 hiszpańskich prawicowców zostało tak naprawdę uratowanych właśnie wskutek działalności naszych dyplomatów. Także niewątpliwie pamięć historyczna tutaj zwłaszcza dosyć w sumie odległa, ale akurat w Hiszpanii faktycznie dosyć często podkreślany element polskiego zwycięstwa pod Wiedniem, co też oczywiście pokazywało także zwiększone zainteresowanie przynajmniej części tej z obozu narodowego tematem muzułmańskim i marokańskim. Więc rzeczywiście były pewne elementy, które te wzajemne relacje wzmacniały, aczkolwiek musimy pamiętać, że jest to, ta geografia zdecydowanie determinuje. Polska w tym okresie ma zdecydowanie inne także priorytety. Jeżeli chodzi o sąsiadkę Hiszpanii, to znaczy Portugalię, to tutaj niewątpliwie relacje są jeszcze słabsze. Dość powiedzieć, że tak naprawdę stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane dopiero w 1922 roku, czyli po kilku latach od odzyskania niepodległości, co pokazuje rzeczywiście wyraźną drugorzędność tych relacji z Lizboną. Co więcej, także Lizbona wówczas ma potężne problemy z własnym systemem. Republika jest systemem po prostu bardzo, ta portugalska od 1910, bardzo niestabilnym. Tak naprawdę paradoksalnie wojskowy zamach stanu z 1926 roku tę sytuację stabilizuje. Także jeżeli tutaj już mówiliśmy o jakichś paralelach polsko-hiszpańskich, to też mamy pewne paralele polsko-portugalskie. Oczywiście sam fakt, że do ustanowienia systemów autorytarnych w obu państwach doszło w tym 1926 roku. Także zresztą mieliśmy wizytę marszałka Piłsudskiego na Maderze. Więc rzeczywiście te kontakty były bardzo, bardzo sporadyczne, ale niewątpliwie postać premiera Portugalii od 1932 roku, czyli Antonio de Oliveira Salazara, to niewątpliwie ta postać i w ogóle myśl salazaryzmu wywarła istotny wpływ na polskie postrzeganie Portugalii. Salazar staje się, można powiedzieć, w pewnym stopniu modny, zwłaszcza pośród tych polityków nastawionych bardziej prawicowo. Warto zwrócić uwagę chociażby, że Salazar, jego teksty
zostały opublikowane pod tytułem Rewolucja Pokojowa jeszcze przed wojną. Więc to niewątpliwie był element dosyć ciekawy. I także musimy zwrócić uwagę na fakt, że rzeczywiście ta sytuacja w Portugalii, reformy Salazara były komentowane w Polsce, chociażby na przykład pewnym, można powiedzieć, wielbicielem Salazara był prymas August Lund. Więc pod tym względem rzeczywiście Salazar sprawia, że Portugalia jest nieco bardziej w Polsce znana, ale to wynikało raczej z pewnej popularności tej jednostki w ówczesnej Europie. Zresztą to nie był także element jedynie polski, ale i w ogóle międzynarodowy. Natomiast oczywiście to państwo jako takie nie odgrywa niemalże żadnej roli w polityce Warszawy. Tutaj ta peryferyjność jeszcze bardziej daje znać o sobie, aczkolwiek rzeczywiście też Lizbona od momentu wybuchu wojny domowej w Hiszpanii staje się także ośrodkiem, skąd można prowadzić faktycznie obserwacje tego, co się dzieje w Hiszpanii, w związku z czym rzeczywiście pojawiają się różni oficerowie wywiadu właśnie delegowani z Polski do Lizbony. No i w II wojnie światowej niespodziewanie te kierunki zaczną mieć swoje znaczenie. Dziękuję bardzo. Czy pan profesor Ciechanowski ma tutaj jakieś uwagi, czy też możemy przejść już do kolejnego pytania? To może takie kilka dopowiedzeń, jeżeli mógłbym. Ja myślę, że to jest przede wszystkim warte podkreślenia, że zawsze Polska była bardziej zainteresowana Hiszpanią. To był naturalny kraj większy, mniej więcej podobny potencjał. Portugalia, tak jak pan doktor wspominał, była w sytuacji bardzo trudnej, szczególnie wtedy, kiedy Polska odzyskała niepodległość przez te pierwsze lata. Z Portugalią w gruncie rzeczy po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych w roku 22 takie pełnoprawne relacje, to jest rok dopiero 33, bo dopiero wtedy utworzono poselstwo w Lizbonie. Wcześniej poseł w Madrycie był akredytowany w stolicy Portugalii, co po pierwsze nie wzbudzało entuzjazmu Portugalczyków, a z drugiej strony doprowadzało do różnego rodzaju nieporozumień. To chyba taki najbardziej drażliwy temat, jaki w tych mało intensywnych, mówiąc delikatnie, relacjach między Polską a Portugalią, ale generalnie dobrych i takich pełnych zainteresowania, co bazowało na dość dużej popularności sprawy polskiej w XIX wieku w Portugalii, powstania i tak dalej, antyrosyjskie przede wszystkim. To była kwestia rzekomych polskich pretensji kolonialnych do Angolii. Niemcy bardzo dobrze to wykorzystali. Dyplomacja niemiecka próbowała Portugalczykom pokazać, że Polacy w sposób tajny za pomocą osadników chcą zawładnąć. Oczywiście takich planów nie było, ale działania różnego rodzaju polskich zwolenników osiedlania się w koloniach, dorabiania się tam powodowały, że tu był problem dyplomatyczny i Portugalczycy z dużym niepokojem patrzyli na różnego rodzaju pomysły, które się w Polsce pojawiały, przede wszystkim w prasie. No ale to była oczywiście część takiego szerszego zainteresowania przede wszystkim Niemców, żeby po tę Angolę i nie tylko sięgnąć. Druga rzecz, przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście to zainteresowanie jest większe i to jest początek lat 30., wtedy kiedy Polska przestaje prowadzić politykę, o której marszałek Piłsudski mówił, że zainteresowanie jest uzależnione od odległości. Tu bardziej się patrzy na Hiszpanię, na Portugalię może mniej, ale jednak ta sieć dyplomatyczno-konsularna się rozwija, zainteresowanie również, już trochę inne pieniądze wtedy wchodzą w rachubę. Nie ma tych takich drastycznych oszczędności, jakie były w latach 20. Oczywiście ta hiszpańska wojna domowa jako
moment bardzo ważny, bo wtedy jest właśnie to zainteresowanie i jest pewna refleksja przede wszystkim polskiego wywiadu, dyplomacji może mniej, że my tak właściwie nic nie wiemy o tym Półwyspie Iberyjskim i że to by nam się teraz przydało w tym, czym jesteśmy najbardziej zainteresowani, to znaczy analizowaniem polityki niemieckiej, sowieckiej, w mniejszym stopniu włoskiej, czy w odniesieniu do czy to Francji, czy Wielkiej Brytanii. I to szybko próbuje się nadrobić, dochodzi do bardzo daleko idącej intensyfikacji, mimo że pamiętajmy, że te relacje z Hiszpanią, tak zwaną republikańską, właściwie można by ją nazwać rewolucyjną, bardziej to chyba pasuje, to trwały do lutego roku 1939. A takie nieoficjalne stosunki ze stroną tak zwaną narodową, powiedzmy antyrewolucyjną, zaczynają się, no może nieformalne już w 1936 roku, ale tak właściwie to w 1937, 1938 roku. I tam się pojawia wiele tematów, o których piszę w mojej książce o stosunku Polski do hiszpańskiej wojny domowej, podwójna gra, przede wszystkim te elementy, które później miały jakieś echa, między innymi podczas II wojny światowej. Polacy sobie nie zdawali sprawy, jak daleko idące było wrażenie, że tam jest no, masa ich rodaków w brygadach międzynarodowych. Tak oczywiście nie było, bo byli właśnie ci z Francji, ale byli też przecież przedstawiciele mniejszości narodowych, którzy w zależności od potrzeb byli uznawani raz za Polaków, raz za nie Polaków. Taka próba produkowania polskich komunistów, których w rzeczywistości nie było zbyt wiele. Wspomniana przez pana doktora broń, też pretensje Burgos, władz frankistowskich o to, że jak Polska prowadząca taką antykomunistyczną politykę może się wiązać z Francją Frontu Ludowego, tego nie rozumiano. No i na pewno też niemieckie klisze, które się pojawiały raz po raz. Oczywiście myśmy też patrzyli na Hiszpanię bardzo często poprzez okulary, czy to francuskie, czy brytyjskie, czasami zahaczające o hiszpańską czarną legendę. Bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja, która później ma jeszcze przez dziesiątki lat w różnych elementach swoje odbicie. I jeszcze chciałem dodać, że w tych relacjach warto badać te relacje, dlatego że pomimo, że one jako takie miały swoje znaczenie bardzo ograniczone, dostarczają bardzo ciekawego materiału do analizy tej wielkiej polityki. Bo to są czasami kontakty z dyplomatami krajów, które odgrywają pierwszorzędną rolę. To są czasami informacje, które się pojawiają, a nie są dostępne w innych stolicach. Jednym słowem te stosunki zarówno z Hiszpanią i Portugalią, one dostarczają też bardzo ważnego materiału do analizy polskiej polityki zagranicznej. W 1939 roku były wszelkie szanse na to, żeby przede wszystkim z Hiszpanią te stosunki były rozwijane w sposób partnerski, żeby te stosunki były dobre. To oczywiście miało zupełnie inną kontynuację podczas II wojny światowej. Dziękuję. Właśnie tutaj pozwolę sobie wejść w słowo, bo tego dotyczy moje kolejne pytanie skierowane do pana profesora. Tutaj znowu odniosę się do tak razem dwóch cytatów i poproszę o próbę pogodzenia kanonów, że się tak wyrażę. Mianowicie córka Franco wspominała, że dla taty Polska była narodem. No właśnie, czy tylko tyle, czy aż tyle? I tutaj kolejna myśl, tym razem pochodząca od krytycznego wobec Franco, natomiast będącego niewątpliwie erudytą brytyjskiego historyka Paula Prestona, który stwierdził, że największa pomoc, ostatecznie rzecz biorąc, jaką III Rzesza udzieliła Hiszpanii już po wojnie, to przekazanie Hiszpanom sprzętu liturgicznego zrabowanego z polskich kościołów, żeby wypełnić braki spowodowane przez ikonoklazm wojny domowej. Więc tutaj nasuwa się pytanie, czy ta wizja Franco jako przyjaciela Polaków, która funkcjonuje czasem w polskiej publicystyce,
jest w jakimś stopniu prawdziwa, czy raczej jest to mit, który w jakiś sposób pozwala nam spojrzeć z większą sympatią na dyktatora, który niespecjalnie się być może Polską interesował? Panie doktorze, zawiesiło mi głos, jak pan ten pierwszy cytat przedstawił. Czyj to był cytat? To był cytat z córki generała Franco. Dla taty Polska była narodem. I tutaj mój komentarz, czy tylko tyle, czy aż tyle? No to jest właśnie bardzo, bardzo dobry przykład na to, jak badanie tych stosunków, w tym przypadku Polski z Hiszpanią, daje szerszy obraz. Gdyż podczas II wojny światowej Hiszpania nie zerwała stosunków dyplomatycznych z Rzeczpospolitą Polską. Nawet wtedy, kiedy stała się tak zwaną stroną niewojującą, czyli w ramach tej swojej neutralności deklarowanej, no ewidentnie w sporze przede wszystkim niemiecko-sowieckim zajęła jednoznaczną postawę, niebieska dewizja i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważny element. Znaczy oficjalne stosunki były. Madryt nie zrobił tego, czego dokonały na przykład Węgry. Zawsze podkreślamy wspaniałe przyjęcie polskich uchodźców i tak dalej, ale pod naciskiem niemieckim Węgry zrywają z Polską stosunki dyplomatyczne. Włochy przy całej sympatii do Rzeczypospolitej w trochę innych warunkach, w trochę innych okolicznościach również doprowadzają do tego, że nie ma już reprezentanta Rzeczypospolitej przy Kwirynale. Rumunia, nie mówiąc państwa bałtyckie, Finlandia, możemy tutaj wymieniać te wszystkie kraje, które zrywały stosunki z Polską. Hiszpania tego nie uczyniła. I oczywiście ważny był nacisk angielski, jaki był w tej sprawie czyniony, ale ja myślę, że też były brane pod uwagę elementy, które pojawiały się już wcześniej. To znaczy dyplomacja polska podczas hiszpańskiej wojny zastanawiała się, jak to będzie, jeżeli ta Hiszpania narodowa, Hiszpania prawicowa, tak ją nazwijmy, wygra wojnę. No, tego się spodziewano już jesienią 1936 roku. I w gruncie rzeczy przeważała wizja bardzo popularna, przede wszystkim we Francji, że to będzie w gruncie rzeczy sojusznik Hitlera, sojusznik Mussoliniego, który będzie bardzo źle oddziaływał na otoczenie międzynarodowe, najbliższe sojuszniczki, czyli Francji. Wspomniany przez pana doktora Kaczorowskiego poseł Rzeczypospolitej, Marian Szumlakowski, postać rzeczywiście ciekawa, dlatego że to był specjalista od spraw wschodnich, od Ukrainy głównie, od Rosji, który w gruncie rzeczy został wysłany za karę najpierw do Lizbony, później do Madrytu. To nie były, tak jak w czasach dzisiejszych, placówki wymarzone przez dyplomatów. To były jednak, no on wolałby w innych stolicach służyć. Później się do tego przyzwyczaił. On cały czas przekonywał, że wcale tak nie będzie, dlatego że Hiszpanie będą próbowali prowadzić politykę samodzielną, mając na względzie przede wszystkim interes samego Madrytu. I dochodzi do końca hiszpańskiej wojny domowej. Te stosunki polityczne są dobre, bo jednak to poparcie polityczne na forum Ligi Narodów, na forum Komitetu Nieinterwencji. Polska brała udział w pracach tego komitetu. Nie naruszała układu o interwencji, dlatego że w oświadczeniu, które złożono w 1936 roku, stwierdzano, że Polska tak długo będzie się czuła zobowiązana tym układem, jak długo inne państwa będą go przestrzegały. Czyli to wszystko, co możemy znaleźć w literaturze, że Polska gwałciła układ o interwencji, to jest no, po prostu nieprawdziwe, wynika z kopiowania źródeł na obu, a nie poważnych prac
badawczych. Zresztą ta broń, która szła do Hiszpanii republikańskiej, ona była sprzedawana przez pośredników, czyli z punktu widzenia prawnego czy zobowiązań międzynarodowych, to tutaj wszystko było w porządku. Problem był oczywiście polityczny, to miało daleko idące skutki polityczne. I zastanawiano się, jak dalej te relacje będą wyglądały. Poseł Szumlakowski alarmował o tym, że coraz większy wpływ jest Niemców na to, co się pisze nad Manzanares, prawda, w Madrycie, w różnych stolicach prowincji hiszpańskich. To wynikało z tego, że prasa, propaganda była podporządkowana falandze, która z jednej strony była, rzeczywiście niektóre jej sektory szczególnie były bardzo proniemieckie, ale też warto pamiętać o różnego rodzaju dość dziwnych czasami albo mało zrozumiałych, zresztą też mało rozpoznanych elementach, takich wyrazach sympatii wobec Polski katolickiej, Polski właśnie, bitwa pod Wiedniem, inne przewagi oręża polskiego, które pokazywano, to czasami jak na partię zaliczano właśnie do tego rodzaju ugrupowań, musi dziwić. Zresztą te publikacje były bardzo często podlegały cenzurze, one nie pojawiały się dopiero gdzieś tam w dalszej części wojny po Katyniu, ale szczególnie w roku 1944 mamy wiele tego rodzaju artykułów bardzo pozytywnie piszących o Polsce, czy to falangistów, czy to żołnierzy niebieskiej dywizji. 1939 rok, lipiec, to jest wywiad generała Franco, w którym mówi, że nie ma sensu, żeby Gdańsk, który zostanie bardzo szybko zajęty, żeby był przyczyną wojny. Oczywiście to jest zainteresowanie lokalizacją konfliktu polsko-niemieckiego wtedy, kiedy on już wybuchł, ale to jest z drugiej strony utrzymanie polskiego poselstwa, w gruncie rzeczy uznanie tego, że Polska jest w stanie wojny z Niemcami. Różnego rodzaju gesty, przede wszystkim ministra spraw zagranicznych Juana Beigbedera, który starał się o to, żeby polski poseł w Madrycie miał poczucie, że Rzeczpospolita cały czas jest państwem uznawanym, także i władze, jej rząd, prezydent. Ale przyszedł okres trudny. To był oczywiście rok 1940, wtedy, kiedy po upadku Francji ta presja się zwiększa. Minister nowy Ramon Serrano Sunier trochę inaczej patrzy na te zagadnienia, chociaż też nie jest prawdą to, co często też możemy przeczytać, że był jakoś szczególnie negatywnie do Polski nastawiony. On do Polski nie miał negatywnego stosunku. Inna sprawa, że wierzył rzeczywiście, że Niemcy i Włochy tę wojnę wygrają. Zaczynają się naciski dwóch stron. Polacy prowadzą bardzo ryzykowną politykę, dlatego że poza normalną działalnością placówki dyplomatycznej dochodzi dosłownie do najazdu polskich oficerów, agentów wywiadu, przedstawicieli tajnej ewakuacji wojskowej, którzy w sposób bardzo intensywny starają się przerzucać polskich żołnierzy z Francji na Wyspy Brytyjskie, oczywiście najbardziej wskazana odpowiednia droga wiodła przez Hiszpanię i Portugalię. I dochodzi do fałszowania wiz hiszpańskich, dochodzi do fałszowania paszportów, dochodzi do wpadek podczas nielegalnego przewożenia tych obywateli polskich, na których łatwo było rozpoznać. Ci blondyni o niebieskich oczach, którzy pojawiali się na ulicach Madrytu, robili dość duże wrażenie, bardzo ciekawe relacje, dokumentacja też na ten temat. Ciągłe protesty niemieckie, zachowała się dokumentacja dyplomatyczna, Niemcy cały czas Hiszpanom jak gdyby
przedstawiają sprawę, że dla dobra sojuszu niemiecko-hiszpańskiego ważne jest, żeby poselstwo Polski, która według nich już nie istniała, zamknąć. Po kolejnych wpadkach, przede wszystkim wtedy, kiedy nie znający hiszpańskiego polscy oficerowie zaczęli fałszować pieczątki wjazdowe do Hiszpanii, gdzie te pieczątki zamiast słowa Madrid, czyli Madryt w języku hiszpańskim, no Madryt było napisane w języku polskim, doszło do decyzji o tym, żeby zamknąć biura polskiej placówki. Nie zdecydowano się na zerwanie stosunków dyplomatycznych. Wiceminister spraw zagranicznych dzień przed przesłaniem noty werbalnej odwiedza polskiego posła i tłumaczy mu, żeby broń Boże nie zrozumiał tego aktu jako zerwanie stosunku. Po prostu ma zamknąć biura poselstwa i nic nie robić. Skończyło się tak, że gdy interweniował ambasador brytyjski w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Hiszpanii, że jak mogli taką notę skierować, no to minister oświadczał, czy wiceminister, że przecież poselstwo istnieje, flaga powiewa na budynku, godło polskie jest tam wyeksponowane. Gdy przychodził ambasador niemiecki, tłumaczyli, że przecież notę wysłali, tak właściwie jest już po sprawie. To była dość osobliwa polityka. To był styczeń roku 1942. Od tego momentu przestano wydawać listę dyplomatyczną, czyli podstawowy dokument, na którym no, widnieją wszyscy akredytowani w danym kraju dyplomaci. I taki stan trwał do połowy roku 1943, czyli przez półtora roku mamy rodzaj zawieszenia stosunków. W pewnym momencie nawet pojawiła się nota wzywająca polskich dyplomatów do wjazdu, której później nie wykonano. Hiszpanie wielokrotnie tego rodzaju działania stosowali. Ostatecznie nie doszło do zerwania, co jest bardzo ważne. A generalnie oczywiście polscy dyplomaci, polscy oficerowie zdawali sobie sprawę z bardzo silnych wpływów niemieckich. No, zwolennicy czy osoby, które pozytywnie patrzą na dyktaturę frankistowską, na ogół nie są skłonni do podkreślania tego elementu, ale to jest rzeczywiście duży wpływ i to nie chodziło o uzależnienie, to chodziło o taką sympatię w ogóle do niemieckości. Pamiętajmy, że dla Hiszpanów Niemcy to jest kraj, który nigdy niczego złego Hiszpanom nie zrobił. Propaganda niemiecka była bardzo skuteczna w tłumaczeniu, że to jest kraj potężny, który ma wielką armię, który zapewni panowanie tysiącletniej Rzeszy. To jest realna pomoc podczas hiszpańskiej wojny domowej, mimo tego, że trzeba było ją później spłacać i generał Franco ją spłacał. I generalnie w krajach hiszpańskojęzycznych mamy tego rodzaju pozytywny stosunek do wszystkiego tego, co niemieckie, przynajmniej w tamtym okresie. Oczywiście Polacy prowadzili dialog z tego rodzaju kręgami hiszpańskimi, skupiając się na współpracy z tymi, którzy byli albo propolscy, co mogło wynikać na przykład z katolicyzmu, albo mieli takie podejście zbliżone do, nie wiem jak to nazwać, no, liberalnego w znaczeniu ówczesnych, takiego podejścia pozytywnego do ówczesnego rządu brytyjskiego, przede wszystkim konserwatyści hiszpańscy, część oficerów. Ta dyktatura frankistowska była bardzo podzielona, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Co ważne, większość elity ewidentnie grała na uniknięcie przez Hiszpanię wciągnięcia w II wojnę światową, co byłoby niekorzystne dla tego kraju. Polacy to wykorzystywali jak tylko mogli. I dochodzę do generała Franco, to znaczy tej decyzji o niezerwaniu stosunków nie było bez generała Franco. Franco miał pozytywny stosunek do Polski. Niewiele mamy świadectw jego
osobistego stosunku, ale to były takie elementy, które się łączą. Przepraszam Państwa, jestem w Rzymie, a tutaj bez takich hałasów to naprawdę 10 minut nie ma. Elementy pozytywnego stosunku, które często można zauważyć i na pewno różnego rodzaju naciski kościelne. Watykan, jezuici, pamiętajmy, że wtedy przynajmniej do śmierci swojej ojciec Leduchowski, generał zakonu jezuitów, dość dużą rolę odgrywał. Mamy kwestię obozów Miranda de Ebro, który też jest, cała ta sprawa jest wyolbrzymiona, to w tym obozie były lepsze warunki niż w wielu innych w krajach neutralnych. I Franco na pewno, tak jak jego córka wspominała, zdawał sobie sprawę, że Polacy to jest naród, który bez względu na to, czy jest okupowany, czy nie istnieje, miał kontakty z Polakami, może nie niezbyt częste, ale znał ich. A tą kwestię tego sprzętu liturgicznego, to tego bym nie wyolbrzymiał, to znaczy przy tych stratach, jakie komuniści, socjaliści, anarchiści zadali hiszpańskiemu kościołowi, szczególnie na tych obszarach, które były przez dłuższy czas zajęte przez tak zwanych republikanów. W niektórych diecezjach to było jakieś 60-70% duchowieństwa wymordowanego, razem około 9 tysięcy księży, zakonników, zakonnic, 11 biskupów. No właściwie niektóre diecezje, szczególnie w Andaluzji czy w Katalonii, ogołocone z, nie tylko z księży, ale też z różnego rodzaju sprzętów. I to były rabunki niemieckie, między innymi w Polsce, ale także w byłej Czechosłowacji. I trudno było rozeznać, co skąd przyszło. Były takie próby, Polskie Ministerstwo Kultury jeszcze niedawno nawet próbowało to się zorientować. Zresztą oficjalnie oczywiście Niemcy nie twierdzili, że to pochodzi z terenów okupowanych. Generalnie jednym słowem, ciekawy jest ten mechanizm, jak do tego doszło, że kraj wydawałoby się tak odległy od Polski, nie mający z nią codziennych stosunków, jednak tych relacji dyplomatycznych nie zerwał. Portugalia też nie zerwała, ale Portugalia nie znajdowała się pod takim naciskiem niemieckim, to po pierwsze, a po drugie presja brytyjska na to, żeby Portugalczycy zachowali polskie poselstwo, była o wiele większa. Dziękuję bardzo. Czy pan doktor Kaczorowski chciałby tutaj coś dodać? Tak, tak, skorzystam z tej okazji. Profesor Ciechanowski rzeczywiście zwrócił uwagę na to istotne zaangażowanie Hiszpanii, jeżeli chodzi w utrzymanie działalności polskiego poselstwa w Madrycie. Ja tutaj może jeszcze dodam też jeden element, w mojej opinii dosyć istotny i myślę, że także ciekawy. Mianowicie istotne znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow dla hiszpańskiego podejścia zarówno do państwa niemieckiego, jak i w ogóle do wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. To z perspektywy elit frankistowskich, które wygrały wojnę domową, było rzeczywiście wielkie zaskoczenie, zwłaszcza, że te dwa mocarstwa przecież w okresie wojny domowej były w zupełnie przeciwnych blokach. Nagle się okazało, że obóz frankistowski jest w dobrych relacjach, prawda, z III Rzeszą, która od czasów paktu Ribbentrop-Mołotow staje się tak naprawdę swego rodzaju sojusznikiem de facto, możemy powiedzieć, Związku Sowieckiego. W Madrycie zdawano sobie sprawę, że to nie jest jedynie akt o nieagresji.
I to myślę, że jest bardzo ważne, ponieważ no, w chwili obecnej rzeczywiście znaczna część hiszpańskiej historiografii no, nie zauważa tego prostego elementu, że ten układ był oczywiście z racji swojego tajnego protokołu układem dzielącym wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej między dwa mocarstwa totalitarne. Hiszpanie posiedli taką wiedzę. Z jednej strony hiszpański ambasador w Berlinie, Antonio Magas, informował centralę, że rzeczywiście jest wielce prawdopodobne, że w tym dokumencie znajduje się także tajny protokół, który dotyczy podziału terytoriów. Natomiast równocześnie no, podobne założenia także przekazywał Hiszpanom książę Alba z Londynu, czyli także ambasador hiszpański w Wielkiej Brytanii. Natomiast równocześnie mamy bardzo ciekawe świadectwo francuskie pochodzące od marszałka Filipa Petena, który wówczas był ambasadorem w Madrycie. Peten wówczas streszcza swoją rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Juanem Beigbederem, z no, tym samym ministrem rzeczywiście, który był Polsce bardzo przychylny, w której to rozmowie minister bardzo konkretnie wymienia terytoria, które jego zdaniem stały się przedmiotem tego targu. Wymienia oczywiście tutaj wschodnią Polskę, wymienia państwa bałtyckie, wymienia Finlandię i Besarabię jako te, które mogłyby się dostać w ręce sowieckie. Natomiast równocześnie uważa, że Niemcy rzeczywiście mogłyby tutaj przejąć zachodnią Polskę. Bardzo no, trafna analiza, zaskakująco trafna, jeżeli spojrzymy na tę odległość, na ten no, niewielkie jednak zainteresowanie Madrytu sprawami Europy Środkowo-Wschodniej, no, do tego stopnia, że oczywiście warto postawić to pytanie, na które ja nie znam żadnej odpowiedzi, czy rzeczywiście jest to wynik jedynie bardzo trzeźwej, trafnej intuicji hiszpańskiego ministra i także personelu dyplomatycznego, czy jest to jednak, czy Hiszpanie po prostu swoimi kanałami, czy od Francuzów, czy być może od Brytyjczyków, jeżeli oni takową wiedzę posiadali, no, weszli rzeczywiście w posiadanie tej informacji co do tajnego protokołu. Natomiast no, niewątpliwie to jest ten moment, który bardzo hiszpańską politykę zmienia. Zmienia w tym sensie, że faktycznie Madryt od tego momentu wyraźnie z większym dystansem patrzy na Niemcy. Rzeczywiście Niemcy tutaj wchodząc w alians ze Związkiem Sowieckim bardzo straciły. To także było widać w sąsiedniej Portugalii, gdzie rzeczywiście od tego momentu karta niemiecka bardzo, bardzo słabnie. Ona oczywiście rośnie w siłę wraz z upływem czasu, wraz ze zwycięstwami niemieckiego oręża, to jest oczywiste. Natomiast rzeczywiście to stwarza pewną nieufność w relacjach między Madrytem a Berlinem. No też zwróćmy uwagę, że wskutek takich właśnie okoliczności Franco, też no, wskutek presji niemieckiej, łagodzi swój ton antykomunistyczny w pierwszych tygodniach. To jest dosyć ciekawe. Hiszpania nawet naraża się wtedy na krytykę no nie tylko ze strony sąsiadki Portugalii, która ma no, pod tym względem z racji swojego położenia geograficznego bardzo komfortowego i z racji sojuszu z Wielką Brytanią no, dosyć faktycznie szersze pole manewru i faktycznie to nastawienie antykomunistyczne bardzo manifestuje i także krytykuje właśnie Franco za złagodzenie tego tonu antykomunistycznego. Także niepochlebnie na temat tej zmiany w nastawieniu hiszpańskiej prasy niepochlebnie komentował to sam papież Pius XII, który no, taką zmianą poczuł się jednak troszeczkę rozczarowany. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o podejście Hiszpanii do kampanii Polski do ataku Niemiec na Polskę, to oczywiście
tutaj Hiszpania chce zlokalizować ten konflikt. No, można powiedzieć, że troszeczkę w podobny sposób jak Polska nie była zainteresowana 3 lata wcześniej rozszerzaniem się wojny domowej w Hiszpanii na kontynent. Franco oczywiście tutaj obawia się z jednej strony o swoją władzę, jak i także uważa, że beneficjentem wojny o charakterze europejskim byłby przede wszystkim Związek Sowiecki. Pod tym względem też Portugalia na to bardzo podobnie patrzy. Także tutaj widzimy też oprócz tego proniemieckiego nastawienia różnych kręgów, o którym także wspominał profesor Ciechanowski, widzimy także pewne naciski na tych, którzy jednak sprawę wojny w Polsce przedstawiali, chcieli przedstawiać w sposób powiedzmy bardziej rzetelny. Sofia Kasanowa chociażby, która przecież była bezpośrednim świadkiem tych wydarzeń, żona Wincentego Lutosławskiego, wysyłała artykuły do gazety ABC o profilu monarchistycznym, te artykuły krytykujące postawę Niemiec w Polsce były albo odrzucane, albo publikowane na dosyć odległych stronicach, cenzurowane, co zresztą sama Sofia Kasanowa, która była zwolenniczką tego zwycięzców, tego obozu zwycięskiego w wojnie domowej w Hiszpanii, ona to rzeczywiście traktowała jako wielkie rozczarowanie. Natomiast oczywiście te wszystkie kwestie rzeczywiście w moim odczuciu należy postawić w odpowiedniej proporcji. No niewątpliwie fakt niecofnięcia, niezerwania stosunków dyplomatycznych z Polską był niezwykle ważny. Także tutaj widzimy, że to lawirowanie Franco w odniesieniu do Polski w okresie II wojny światowej nie wynikało jedynie z jego pewnego długu moralnego czy także materialnego wobec Niemiec z okresu wojny domowej. Także Franco wobec sprawy polskiej lawirował, ale w wyniku presji ze strony także zachodnich aliantów. Mieliśmy chociażby rok 1943, kiedy na jaw wyszła sprawa zbrodni katyńskiej. Początkowo Hiszpanie planowali wysłać swojego przedstawiciela do organizowanej wokół Niemców komisji zrzeszających państwa neutralne i okupowane przez Rzeszę. I tutaj rzeczywiście madrycki profesor Antonio Piga był przez rząd wysłany na wschód. Niemniej jednak nie udało mu się dotrzeć do Katynia, ponieważ presja Londynu i Waszyngtonu sprawiła, że niemalże w ostatniej chwili profesor musiał stwierdzić, zasymulować chorobę i został po prostu do Hiszpanii zawrócony. Podobny był przypadek w sumie innego Hiszpana, profesora Ernesto Jimeneza Caballero, który, to jest hiszpański literaturoznawca, poeta, który rzeczywiście miał okazję uczestniczyć w ekshumacjach, on widział groby w Katyniu. Natomiast kiedy już chciał opublikować swoje teksty z tego wyjazdu na wschód, również nie było mu to dane, to znaczy rzeczywiście musiał przez długi czas się borykać z różnymi problemami tutaj ze strony hiszpańskich czynników odpowiedzialnych za prasę, ponieważ tego typu wiadomość oczywiście zostałaby źle odebrana przez Londyn i Waszyngton. I rzeczywiście tutaj dopiero po jakimś czasie te teksty zostały opublikowane i to również na dosyć odległych stronach. Więc widzimy, że tutaj to lawirowanie miało także różne odcienie w zależności od momentu II wojny światowej, w którym Hiszpania się znajdowała. Rzeczywiście najpierw wpływy niemieckie były oczywiście decydujące, natomiast po przełomie stalingradzkim, czyli właśnie w tym 1942-1943 roku, tak naprawdę państwa zachodnie
zaczynają tutaj już wyraźnie przeważać i w związku z czym także Franco tym samym jest poddany pewnej presji właśnie ze strony Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Więc myślę, że to jest też ten element dosyć ciekawy, pokazujący, jak bardzo ta sprawa jest niejednoznaczna. Dziękuję i od razu zadam panu kolejne pytanie. Mianowicie w przypadku poglądów generała Franco dysponujemy dość unikatowym źródłem, mianowicie notatkami jego kuzyna Francisco Franco Salgado Araujo, który przez całe lata prowadził rozmowy z Caudillo i notował, co też on powiedział na dany temat, łącznie z tym, że zdarzało im się komentować książki historyczne, które wychodziły na temat hiszpańskiej wojny domowej. W notatkach Salgado Araujo pojawia się rozmowa dotycząca Holokaustu i co... Przepraszam, mógłbym poprosić o powtórzenie pytania, bo nie usłyszałem. Pytanie jeszcze nie padło. Zauważono, że... Fragment, chodzi mi o fragment, tak? W notatkach Francisco Franco Salgado Araujo, kuzyna generała Franco, pojawia się opinia generała Franco, że los Hitlera jest karą Bożą za to, co zrobił Żydom, co trzeba powiedzieć jest dość oryginalną wypowiedzią, jak na kogoś, kto zasadniczo oficjalnie w czasie II wojny światowej mógł uchodzić za sojusznika III Rzeszy, a równocześnie wiemy o wypowiedziach, czy to publicznych, czy prywatnych, Franco, czy to z okresu hiszpańskiej wojny domowej, czy to z okresu II wojny światowej, które mają wyraźnie antysemicki charakter. Jak więc można scharakteryzować postawę dyktatora, ale też Hiszpanii jako takiej wobec zagłady i czy można wskazać różnice między stanowiskami rządów Salazara i Franco wobec Żydów? Tak, sytuacja myślę jest wielowątkowa tutaj. Rzeczywiście te różnice między Franco i Salazarem do pewnego stopnia widać, to znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię werbalną, w przypadku Portugalii tego typu wypowiedzi antysemickie niemalże się nie zdarzają. Jeżeli chodzi o Salazara, także co więcej, nawet Salazar krytykuje postawę Niemiec jeszcze przed wojną, jeżeli chodzi o ustawodawstwo antysemickie. W podobne tony uderzał również osobisty przyjaciel Salazara, który był głową portugalskiego kościoła, czyli patriarcha Seregera. Pod tym względem, innymi słowy, jest postrzeganie tej niemieckiej polityki jako już dosyć otwarcie, takie słowa padały, pogańskiej. I nie do pogodzenia z katolicyzmem, z tą tradycyjną wizją z portugalskiego katolicyzmu. Więc pod tym względem rzeczywiście tutaj stosunek do Niemiec był, można powiedzieć, na poziomie ideologicznym bardzo krytyczny. Oczywiście czym innym jest podejście do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza po niemieckim rozgromieniu Francji w 1940. Już tutaj rzeczywiście z punktu widzenia Portugalii także zaczyna dochodzić do pewnej zmiany, to znaczy oczywiście te środowiska proniemieckie, które nad takim istnieją, one uzyskują pewien wiatr w żagle zaraz z dotarciem do Pirenejów przez Wehrmacht. Natomiast równocześnie polityka państwa pozostaje właściwie bez zmian, to znaczy jest to cały czas dążenie do tego, aby zachować neutralność, aby Półwysep Iberyjski nie stał się areną konfliktu. Wówczas po prostu, jeżeli byłoby inaczej, byłoby to oczywiste dla Portugalczyków, że los tak naprawdę z tego państwa i los nowego państwa, czy sztadu nowu, zostanie przesądzony. Więc w tym względzie
tutaj żadnej zmiany nie ma. Jeżeli chodzi o Franco i o rzeczywiście relacje wobec Żydów, no to jest tak, po pierwsze, rzeczywiście wypowiedzi o charakterze antysemickim, no jak najbardziej się pojawiają, natomiast równocześnie Franco bardziej, można powiedzieć, krytykuje też no coś, co w ówczesne kręgi hiszpańskie, czy też no niektóre, powiedzmy, tej bardziej radykalnej, nacjonalistycznej prawicy traktowały jako swego rodzaju sojusz między Żydami a komunizmem. Franco rzeczywiście w tego typu sojusz wierzy, no do tego jeszcze oczywiście dochodzi też trzeci element, który bardzo często idzie razem, to znaczy masoneria. Więc niewątpliwie pod tym względem ta krytyka werbalna się pojawia. Jeżeli chodzi o stosunek w ogóle z obu państw iberyjskich do kwestii Holokaustu, do kwestii polityki niemieckiej wobec terytoriów okupowanych, czyli to no, zarówno wobec Polski, jak i wobec ludności żydowskiej, ogólnie rzecz ujmując, no, można powiedzieć, że była to kwestia zupełnie drugorzędna. Że nie była to sprawa, dla której czy Salazar, czy Franco no, ryzykowaliby, można powiedzieć, jakieś bardziej zdecydowane kroki na arenie międzynarodowej. No, musimy oczywiście sobie uświadomić, że pole manewru obu iberyjskich dyktatorów no, było minimalne, więc tutaj było podejście zakładające tak naprawdę no, takie założenie, że największą przysługę obaj przywódcy mogą oddać wtedy, jeżeli Półwysep Iberyjski zostanie tak naprawdę nie będzie areną walk II wojny światowej. Więc pod tym względem rzeczywiście to był element wspólny i Franco, i Salazara, chociaż no, też z pewną różnicą, bo Franco, jak wiemy, prowadził pewną grę z Hitlerem. Też wydaje się, że miał pewne aspiracje wobec poszerzenia swoich terytoriów, no, zwłaszcza o Gibraltar, ale przede wszystkim o Maroko. Natomiast tego typu zmiany no, z jego perspektywy najlepiej byłoby osiągnąć w sposób niewojenny, to znaczy wykorzystując osłabienie pozycji Francji, wywierając pewną presję, a jeżeli, no bo wydaje się, że na podstawie tego, czym obecnie dysponujemy, Franco absolutnie nie wykluczał możliwości użycia wojsk. Natomiast to byłoby czym innym założenia niż wejście do wielkiej wojny, no powiedzmy w stylu Mussoliniego. Innymi słowy, no jeżeli tutaj sobie można na jakieś paralele pozwolić, no to ja bardziej widziałbym tutaj te założenia jako bardziej porównanie polityki węgierskiej wobec Rusi Zakarpackiej, czyli w momencie już jednak załamania się państwa czechosłowackiego, a nie, dajmy na to, z Mussoliniego w czerwcu 1940 roku, czy też jak twierdzi chociażby Stanley Payne, czy także wcześniej Javier Tusel, że to jest, no, to byłaby taka postawa jak Stalina wobec Polski. No nie, tutaj tak ja zdecydowanie tego nie widzę. I rzeczywiście były przypadki zarówno z dyplomatów portugalskich, jak i hiszpańskich, którzy no, niewątpliwie są bardzo zasłużeni, jeżeli chodzi o ratowanie Żydów w tym okresie. No przede wszystkim ten element, o którym w ogóle wspominał profesor Ciechanowski, to znaczy 1940 i tak naprawdę otwarcie granic zarówno przez Hiszpanię, jak i przez Portugalię, no w tym najbardziej dramatycznym momencie, prawda, kiedy rzeczywiście ludność żydowska, ale i także Polacy, ci, którzy mieli w swoich kartach jakieś antyniemieckie elementy typu udział no, w jakichś powstaniach, czy też przynależność do aparatu urzędniczego, to wszystko tworzyło pewne niebezpieczeństwo,
że ci ludzie po prostu będą prześladowani, jeżeli nie uzyskają schronienia w Hiszpanii. I oni rzeczywiście w ogromnej części, prawda, to schronienie uzyskiwali dalej przy różnych trudnościach, także mogli dojść do Portugalii. Tam chociaż również polski rząd na samym początku, negocjując z Salazarem, wspomniał o zupełnie innej liczbie uchodźców, którzy mogą wejść do Portugalii, a ostatecznie rzeczywiście ta liczba jest bardzo znaczna, bo to jest właśnie w ciągu całej II wojny światowej, to może być powyżej 10 tysięcy Polaków, więc to niewątpliwie jest bardzo, bardzo istotna przysługa oddana w tym tak naprawdę najważniejszym momencie. Jeżeli natomiast chodzi, także były pewne próby ratowania ludności żydowskiej na placówkach. Ten najsłynniejszy 1940 rok, Aristides de Sousa Mendes, czyli konsul w Bordeaux, także wydawał bardzo na prędce przygotowane wizy, które tym samym umożliwiły właśnie schronienie się wielu, także Polakom, Tuwimowi chociażby, Haleckiemu, ale i także Ottonowi von Habsburgowi, więc to także ciekawy dosyć element. Z drugiej strony pod koniec II wojny światowej w 1944 roku mieliśmy ciekawy epizod chociażby budapesztański, w którym to zarówno hiszpańscy dyplomaci, jak i portugalscy wykazali znaczne zaangażowanie, aby rzeczywiście tych, których mogli spośród ludności żydowskiej schronić także bezpośrednio właśnie na terytoriach tych placówek. To jest ten moment oczywiście, kiedy państwo węgierskie zostaje zdominowane, okupowane przez Trzecią Rzeszę. Więc tutaj rzeczywiście takie kroki były podejmowane. Niewątpliwie Salazar wykazywał się większym zainteresowaniem w tych kwestiach, chociaż on równocześnie w tymże 40 roku przecież jednak dzielił bardzo jasnej nagany Aristidesowi Sousie Mendesu. Właśnie za prowadzenie tej działalności w sposób niesformalizowany, ale to nie wynikało z antysemityzmu, z rzekomego antysemityzmu dyktatora, a po prostu z bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej. To jest czerwiec 40 rok, gdzie jest największa presja w sumie na Portugalii wywierana. Portugalia jest tak naprawdę w momencie, w którym zdaje sobie sprawę, że jest prawdopodobieństwo, że Półwysep Iberyjski stanie się areną II wojny światowej, także Hiszpania tutaj jest też nie za bardzo pewna swojej polityki i rozważa różne scenariusze. Więc to nie, ewidentnie nie antysemityzm był przyczyną takiego, a nie innego potraktowania z konsula. Konsul też był wcześniej karany, też trzeba to wspomnieć, tak, dyscyplinarnie. Natomiast w późniejszym etapie rzeczywiście w 1944 roku przy okazji sprawy w Budapeszcie już Salazar wykazał pewne zainteresowanie także poprawą losu tej ludności żydowskiej tam. Jeżeli chodzi o Franco, to tutaj raczej była to inicjatywa hiszpańskich dyplomatów. Także na sam koniec może warto przypomnieć, że rzeczywiście kilku Hiszpanów otrzymało medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, aczkolwiek sam Franco, co jest też bardzo często powielanym fake newsem w polskiej infosferze, nigdy takiego medalu nie otrzymał, więc to jest niewątpliwie element, który korzystając z okazji może pozwolę sobie sprostować. Dziękuję bardzo. Czy pan profesor Ciechanowski chciałby tutaj coś dodać do tego tematu? Tak, może takich kilka elementów. Istnieją bardzo ciekawe źródła hiszpańskie dotyczące tego, jak to zagadnienie żydowskie podczas II wojny światowej postrzegały hiszpańskie elity, hiszpańscy dyplomaci, hiszpańscy politycy.
które pokazują, jak bardzo oni w ogóle nie rozumieli, o co chodzi. Znaczy, im się w głowie nie mieściło, że można sobie wybrać jakiś naród albo rasę i dążyć do jego czy jej unicestwienia. To jest coś, co bardzo często powodowało daleko idące zdziwienie. To samo zresztą mamy, o czym się rzadko mówi, w odniesieniu do Włoch, no tylko że konkretne działania spowodowały, że później już o tym nie ma tylu śladów tego rodzaju myślenia. Przede wszystkim cenzura je spowodowała, że ich jest mniej. To też było widać w polityce. To są właśnie te koncentrowanie się na Żydach, którzy są komunistami, na tej tak zwanej wielkiej finansjerze, na tych różnego rodzaju elementach, które były wskazywane jako idące w kierunku jakiegoś rządu światowego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. To są dość charakterystyczne słowa zdetronizowanego właściwie monarchii hiszpańskiego Alfonsa XIII, który kilka lat po utracie władzy właściwie porzucił tron, trudno to inaczej nazwać, wobec polskiego wiceministra spraw zagranicznych Jana Szembeka wypowiada się właśnie w taki charakterystyczny sposób. To znaczy, kto rządzi na świecie i kto ponosi winę za to, co się dzieje. To jest bardzo taka, bardzo ostra wypowiedź, jeżeli o to chodzi. Czyli tutaj władze frankistowskie, San Franco wpisywały się też w pewną modę. Później po II wojnie światowej, wtedy kiedy była izolacja Hiszpanii oskarżonej o sojusz, ścisły sojusz z Hitlerem, Związek Sowiecki, który dążył do interwencji, najchętniej nie własnymi rękoma, to nowe wydania tych samych pozycji już nie zawierają tych fragmentów. To też jest ciekawe, że po prostu to zaczęto po wojnie usuwać, tak samo jak w 1945 stwierdzono, że już ten salut tak zwany narodowy, który no ewidentnie był jakimś takim odwzorowywaniem pozdrowienia włoskiego, to nie chodziło o niemieckie, to też przestał być obowiązkowy. Tutaj ta dyktatura zmieniała fasadę i pod tym względem. I rozwinąłbym też to, co pan doktor Kaczorowski mówił o tych uchodźcach, dlatego że no to były dyktatury, w związku z czym one miały dość rygorystyczne przepisy związane z tak zwanym zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego. I oczywiście najmniej pożądanym elementem, którego starano się nie wpuszczać zarówno do Hiszpanii, jak i do Portugalii, to byli osobnicy z naszego regionu Europy. Znaczy bardzo często też podejrzewano Polaków o różnego rodzaju niecne cele, a to wynikało z tego, że nie wiedząc w gruncie rzeczy nic o Polsce, albo wiedząc bardzo mało, samo pochodzenie z kraju, który graniczył ze Związkiem Radzieckim, powodowało podejrzenia. To mamy w relacjach polskich korespondentów wojennych, którzy udają się do Hiszpanii podczas wojny domowej, na przykład Roman Fajans, na przykład Ksawery Pruszyński, ale to też podczas II wojny światowej można taki element zauważyć. No i oczywiście starano się tych osób nie wpuszczać, ale wtedy, kiedy zapadła decyzja, że właściwie uchodźcy zostaną wpuszczeni, no to dochodzi do masowego przejścia osób, czy to narodowości żydowskiej, czy pochodzenia żydowskiego, w każdym razie wszystkich tych, którzy łapali się na te rasistowskie definicje norymberskie, które sobie ustalały, prawda, kto jest dla nich Żydem, przez Hiszpanię i Portugalię podczas II wojny światowej. Przede wszystkim chodziło o możliwość opuszczenia Francji. No i to ciągłe zagrożenie, które właściwie do 1943 roku istniało, gdyż spodziewano się czy to inwazji Hiszpanii, czy też Hiszpanii i Portugalii przez Wehrmacht. I zagadnienie polskich uchodźców
polskich Żydów, którzy zostali, właściwie utknęli w Portugalii. Cała grupa, która nie była w stanie wyjechać w latach 1940-42, dlatego że nikt nie chciał im dać żadnej wizy. Obecnie wiele krajów podkreśla, jaką politykę pozytywną prowadzili w odniesieniu do ludności żydowskiej z Europy, ale to jest rzecz słabo zbadana i w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o polskich Żydów, o ten tak zwany zator, jak w polskiej dyplomacji to nazywano, to sprawę rozwiązali Brytyjczycy w roku 1942, zabierając te osoby, które nie były w stanie dostać jakiejkolwiek wizy, czy to amerykańskiej, czy kanadyjskiej, czy jednego z krajów latynoamerykańskich, zabierając ich na Jamajkę, gdzie zresztą w nie najlepszych warunkach pozostawali. I bardzo ważna rzecz. Dokumentacja niemiecka, bardzo rzadko wykorzystywana w historiografii europejskiej. Ja myślę, że to wynika przede wszystkim ze słabej znajomości języka niemieckiego. No bo ta dokumentacja, mimo że nie jest kompletna, ona jest dostępna. Jest pełna świadectw ciągłych nacisków, presji, próśb, gruźb niemieckich wobec tych dwóch państw iberyjskich, Hiszpanii i Portugalii, w odniesieniu do przepuszczania różnego rodzaju kategorii, które Trzecia Rzesza uznawała za swoje wrogi. I również chodziło o Żydów. Konkretne prośby o wydawanie konkretnych osób, które były odrzucane. No i znowu można dywagować, prawda, czy to była kwestia nacisków anglosasów, czy to była kwestia, nie wiem, podejścia chrześcijańskiego, prawda, no mniej więcej można było sobie uzmysłowić, co się stanie z osobą wydaną. Tam było niewiele przypadków czegoś, co się dzisiaj pushbackami nazywa na granicy francusko-hiszpańskiej w Pirenejach i z tego się też różnego rodzaju historie próbuje tworzyć, ale to było po prostu działanie służb wtedy, kiedy szczególnie przestała funkcjonować Francja nieokupowana. Masowy szturm granic, który powodował, że w pewnym momencie wojsko, policja, gwardia cywilna hiszpańska odrzucały te masy uchodźców, nie rozróżniając kogo, odrzucając oczywiście. Ale to był krótki okres, listopad 1942 roku, grudzień 1942 roku. I to jest bardzo ważne, to znaczy ten generalna zasada dyplomacji hiszpańskiej przede wszystkim, bo ona była tutaj w pierwszym rzędzie, nie wydawania osób, które jak gdyby pojawiły się na terytorium hiszpańskim jako uchodźcy. Dziękuję. Dziękuję i od razu przejdę do następnego pytania. Tutaj zostało nam niewiele czasu, więc być może tutaj troszkę krócej będziemy mogli o tych kwestiach, które chciałbym jeszcze poruszyć, porozmawiać. Mianowicie znów chciałem zapytać profesora Ciechanowskiego. Cóż, jeśli w hiszpańskiej historiografii pojawiają się jakieś polskie nazwiska, zazwyczaj są to nazwiska dwa, czyli wspomniany Włodzimierz Żydłuchowski, ale też Oskar Lange. I tutaj moje pytanie brzmi, czy możemy powiedzieć, że Lange trafił do hiszpańskiej historiografii jak przysłowiowy Piłat w credo, czy też po prostu wykonując polecenia sowieckie, czy też stosunki Warszawy z Hiszpanią, ale także Portugalią, cechowały się jakimś stopniem niezależności, mam tu na myśli nie tylko oczywiście początek władzy komunistycznej, gdzie trudno o tym mówić, ale cały okres PRL. No tak, no Oskar Lange jest postacią, która dla hiszpańskiego establishmentu drugiej połowy lat 40., początku lat 50. była takim symbolem tej próby zniszczenia państwowości hiszpańskiej. No, przy okazji tej dyktatury
kandydatury, która była. On jest, ja myślę, postrzegany czasami bez odpowiedniego kontekstu, to znaczy on jest postrzegany jako przedstawiciel Polski. No i tutaj warto zawsze podkreślać, jakie możliwości manewru miała ta polska dyplomacja, która była ewidentnie zadaniowana, przecież to była decyzja Moskwy, że Polska ma być głównym oskarżycielem w Narodach Zjednoczonych wobec tej Hiszpanii, której postawiono zarzut, że pozostawała w ścisłym sojuszu z Niemcami hitlerowskimi, Włochami faszystowskimi. Bardzo często w tym, co się pisze, nie bierze się pod uwagę tego, co już wiadomo, to znaczy dzięki operacji, amerykańskiej operacji Venona, wiadomo, że Oskar Lange nie dość, że był dyplomatą Polski komunistycznej, energicznie spełniającym rozkazy nie tylko swojej centrali, ale też dyplomatów sowieckich. Dowód jest na to w archiwum, przynajmniej pośredni dowód w archiwum MSZ-u, gdzie tej dokumentacji dotyczącej zagadnienia hiszpańskiego praktycznie nie ma. To wszystko wskazuje, uprawdopodobnia to, że odpowiednie materiały były przekazywane no, nie z Warszawy, gdzie szczegółami dotyczącymi reżimu hiszpańskiego zupełnie nie dysponowano. Nie tylko był tymże przedstawicielem, ale był też agentem sowieckim o pseudonimie Friend. To w literaturze, w historiografii amerykańskiej jest rzeczą oczywistą i to warto, zawsze to podkreślam, w Hiszpanii przede wszystkim wtedy, kiedy jest mowa o tej kwestii. No takich postaci było trochę więcej. Była słynna Dolores Ibáruri, która polskim towarzyszom ujawniła podczas wizyty po wojnie, że przecież to w gruncie rzeczy w Hiszpanii chodzi o to samo, co w Polsce się zrobiło. To znaczy najpierw udajemy, że zaprowadzamy demokrację, resorty siłowe przejmuje partia komunistyczna i po pewnym czasie, wtedy kiedy dochodzi do skompromitowania się tychże sił, które się przedstawiają jako demokratyczne, a w rzeczywistości są faszystowskie, jak to się wyraziła, dochodzi do przejęcia władzy i do ustanowienia odpowiednich porządków. Karol Świerczewski, generał Walter, który został wysłany do Hiszpanii podczas hiszpańskiej wojny domowej jako sowiecki generał, mianowany dyżurnym Polakiem, który w 1937 roku, w pierwszą rocznicę istnienia Brygady Dąbrowskiego, mówił, że to jest pierwsza, że jesteście pierwszą kadrową jednostką Ludowego Wojska Polskiego. Rok 1937. Plan utworzenia prędzej czy później tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Kilka takich postaci, które z tymi stosunkami się wiążą. Ja bym wspomniał jednak też tych mniej znanych, właśnie Mariana Szumlakowskiego, który pozostał na emigracji w Hiszpanii. Ale on został odwołany w roku 1943-1944, pomimo tego, że Hiszpanie zapowiedzieli, że nowego posła nie przyjmą. Zastąpił go hrabia Józef Potocki, postać również wybitna, naczelnik Wydziału Zachodniego przed wojną w MSZ-cie, wicedyrektor Departamentu Polityczno-Ekonomicznego. Gdyby II Rzeczpospolita istniała normalnie, na pewno doszedłby do najwyższych stanowisk, miał bardzo dobre relacje w Anglii, gdzie studiował. Później spokrewniony z rodziną Kennedych przez jednego ze swoich kuzynów. On został mianowany posłem. Hiszpanie nie przyjęli jego listów uwierzytelniających. Pełnił funkcję chargé d'affaires do końca wojny. A później do 1968 roku stał na czele poselstwa Rzeczypospolitej w Madrycie, które było w sposób półoficjalny uznawane przez Franco. To znaczy nie było go na liście dyplomatycznej,
dlatego że Hiszpanie rządów emigracyjnych nie uznawali, bo sami mieli hiszpański rząd republikański, najpierw w Meksyku, później w Paryżu, ale traktowano Potockiego z najwyższymi honorami, miał różnego rodzaju przywileje dyplomatyczne, prasa o nim pisała jako urzędującym pośle i on koordynował bardzo ważną z punktu widzenia propagandowego sprawy wolnej Polski akcje, między innymi w Hiszpanii, ale ona wykraczała poza Hiszpanię, przede wszystkim Radio Madryt, przed Radiem Wolna Europa, właściwie jedyne radio, w którym w sposób otwarty można było głosić poglądy na temat sprawy polskiej niepodległości. Władze frankistowskie postawiły jeden warunek, to znaczy nie możecie chwalić komunistów, a poza tym cenzura raczej nie interweniowała. No i jak to zwykle bywa przy tego rodzaju akcjach, dobrze było mieć kogoś wybitnego i taką wybitną postacią był Józef Łobodowski, poeta, pisarz, który również pozostał na emigracji w Hiszpanii, który był jednym z najważniejszych autorów emigracji niepodległościowej. I ta placówka funkcjonuje do 1968 roku. Wtedy jednocześnie umiera Potocki, a Madryt w ramach nowej polityki otwiera przedstawicielstwo konsularno-handlowe z PRL-em, zaczyna się nowa epoka. No i oczywiście, jak to zwykle przy tego rodzaju emigracyjnych żywotach, walce o przetrwanie bywa, w pewnym momencie mamy do czynienia z dwiema placówkami w Madrycie. Szumlakowski po rozłamie w połowie lat 50. zostaje mianowany przez prezydenta Zaleskiego ponownie posłem. Potocki jest zdymisjonowany, nie uznaje tego przez kilka lat, aż do śmierci Szumlakowskiego w 1961 roku istnieją dwie placówki, no z tym, że różnica była taka, że hrabia Potocki dysponował odpowiednim budżetem i lokalem poselstwa, a Szumlakowski miał swoją kancelarię w domu. Hiszpanie uznawali paszporty wystawiane i przedłużane przez jednego i drugiego, dość kurtuazyjnie się tu zachowywali. Można różnego rodzaju ważne elementy przypominać, wizytę generała Andersa w 1952 roku podczas Kongresu Eucharystycznego, różnego rodzaju pomysły, żeby polskie wojsko tam tworzyć, do tego w końcu nie doszło. Wydawano polskie czasopismo dla Hiszpanów, a jednocześnie o zasięgu na Amerykę Łacińską. To też jest ważna karta relacji polsko-hiszpańskich. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj można by równolegle przytoczyć też wypowiedź przywódcy komunistów hiszpańskich w latach 60. Santiago Carillo i oczywiście później, który z kolei po kontakcie z polskimi komunistami był głęboko zniesmaczony, jak przywódcy komunistycznego państwa mogą tak cynicznie widzieć popularność komunizmu w swoim kraju. To znaczy, polscy komuniści, mówi Carillo, że gdyby nie wsparcie sowieckie, to ich rząd by się długo nie utrzymał. Czy pan doktor Kaczorowski chciałby tutaj powiedzieć coś jeszcze na ten temat? Jeśli mamy tak mało czasu, to może lepiej przejdźmy do kolejnego. Dobrze. W takim razie ostatnie pytanie dotyczy już współczesności bądź też bliskiej historii, ponieważ te dwie rzeczy się tutaj poniekąd nakładają. W okresie po 2003 roku Polskę wskazywano wraz z Hiszpanią jako jeden z elementów, oczywiście raczej drugorzędny w porównaniu z Wielką Brytanią, europejskiej strategii USA. Równocześnie też z perspektywy Półwyspu Iberyjskiego rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód nie do końca musiało być specyficznie dobrą decyzją dla Hiszpanów, chociażby, czy Portugalczyków, chociażby ze względu na kwestie polityki rolnej. A dzisiaj też widzimy różnice w podejściu Hiszpanów do
naszego położenia geograficznego naszych decyzji politycznych. Tutaj chyba symbolicznym przykładem jest postawa lewicy, kiedy w Polsce lewica czy środowiska lewicowe zbierają pieniądze, by kupować drony dla Ukrainy, natomiast w Hiszpanii nadal środowiska lewicowe operują pojęciami odziedziczonymi z partii komunistycznej, gdzie oczywiście wszyscy są suwerenni, ale Związek Radziecki / Rosja ma swoje interesy na wschodzie i powinno się je tolerować. Moje pytanie w takim razie brzmi, czy jesteśmy skazani na rodzaj pewnego chłodnego sojuszu, czy też są jakieś zagadnienia, wspólne interesy, które umożliwiłyby zbliżenie Polski i Hiszpanii, Polski i Portugalii, czy też być może nie trzeba tak robić, bo nie każdy kraj musi mieć równie mocne stosunki z państwami znajdującymi się setki kilometrów dalej, jak ma na przykład ze swoimi sąsiadami. W moim odczuciu rzeczywiście są istotne podstawy do tego, aby sądzić, że te relacje mogą być silniejsze niż ma to miejsce w chwili obecnej, czy też niż miało to miejsce w ostatnich, powiedzmy, kilkunastu latach. Pan doktor Mleczak podał datę 2003 rok i ja chciałbym do niej wrócić, bo myślę, że jest to faktycznie moment bardzo istotny. Myślę, że to jest ten moment, który z perspektywy naszej dyskusji wyznacza przynajmniej takie wydarzenie, w którym rzeczywiście oba państwa znalazły się niezwykle blisko siebie i razem współdziałając rzeczywiście były w stanie zrealizować istotne swoje cele polityczne. Więc przypomnijmy, to jest oczywiście okres wojny w Iraku, gdzie rzeczywiście i Polska, i Hiszpania stanęły po stronie Stanów Zjednoczonych, ale poza tym wymiarem atlantyckim jest to jeszcze bardzo silny wymiar europejski jest tutaj także obecny, ponieważ no, równocześnie na tle tej wojny państwa takie jak Niemcy i Francja wypowiedziały się zdecydowanie przeciwko amerykańskiej interwencji, a jednocześnie uzyskały także wsparcie dla tych działań, czy też może inaczej, wsparły także rosyjską narrację o charakterze antyamerykańskim, więc nagle w ramach NATO, w którym no Polska przecież była ledwie 4 lata, i także w ramach Unii Europejskiej, no, w której Polska jeszcze wciąż nie była, chociaż no, już to było oczywiste, że tak będzie, doszło do bardzo istotnego podziału. I w grudniu tegoż 2003 roku ten podział bardzo dał znać o sobie podczas szczytu Unii Europejskiej w Rzymie, kiedy to na agendzie stanął projekt Konstytucji Europejskiej, której jednym z głównych elementów miałaby być centralizacja całego systemu. To po pierwsze, a po drugie, co też w sumie było elementem tejże centralizacji, mianowicie zrezygnowanie z systemu nicejskiego, to znaczy z systemu głosowania w ramach Rady Unii Europejskiej. I akurat ten projekt zmiany, czyli odejścia od systemu nicejskiego, który premiował państwa przede wszystkim mniejsze oraz państwa średnie, a był nie do końca korzystny dla mocarstw, ale to oczywiście wynikało z pewnej praktyki integracji europejskiej od no, właściwie od samego początku, że się przynajmniej jeżeli chodzi o głosy, dopremiowuje tych, którzy są słabsi, aby oni też się poczuli no, w ramach tego procesu integracyjnego ważni. I rzeczywiście te plany zmiany zakładały
odejście od systemu głosów ważonych, których Polska i Hiszpania miałby po 27 głosów, a wielkie mocarstwa takie jak Niemcy czy Francja po 29, więc różnica byłaby tutaj minimalna, wręcz symboliczna. Na agendzie stanął drugi projekt, to znaczy głosowania z metodą demograficzną, to znaczy siłę głosu danego państwa, siłą głosu byłaby liczba ludności. No innymi słowy, wtedy Polska miałaby 38 milionów, Hiszpania 40 parę, a Niemcy 82. Więc rzeczywiście był to projekt niekorzystny dla tych państw mniejszych i można powiedzieć, że na czele tego bloku sprzeciwu wyszły te dwa państwa, o których już wcześniej na początku mojej wypowiedzi wspomniałem, to znaczy państwa średnie nie będące mocarstwami, czyli Polska oraz Hiszpania. Doszło wtedy do rzeczywiście pewnego, można powiedzieć, egzotycznego sojuszu dwóch państw leżących na peryferiach Unii Europejskiej, no i jeszcze Polski, która przecież de facto wciąż w Unii Europejskiej nie była, ale już miała prawo głosu. Ale tu widzimy, że były bardzo silne podstawy do czegoś takiego. To znaczy było to założenie, aby integracja europejska nie przebiegała w sposób scentralizowany. My się oczywiście obawialiśmy z dominacji Niemiec, natomiast Hiszpanie bardziej tutaj się wydaje dominacji Francji. Więc opór tych dwóch państw zaowocował podwójnym wetem, które sprawiło, że ten projekt wówczas nie wszedł w życie. No, z naszej perspektywy, przynajmniej w moim odczuciu, był to istotny sukces. Co więcej, możemy, jeżeli mówimy o egzotyczności tego układu, to zwróćmy jeszcze uwagę, że rządy w obu państwach sprawowały wówczas ugrupowania, delikatnie rzecz ujmując, nie mające z sobą wiele wspólnego, jeżeli chodzi o światopogląd. Przecież u nas premierem był Leszek Miller z SLD, w Hiszpanii José María Aznar z rodziny postfrankistowskiej, więc tutaj z jednej strony polski postkomunista i hiszpański postfrankista. Natomiast widzimy, że kwestie ideowe nie miały tutaj żadnego znaczenia, bo zadecydował po prostu twardy interes, dzisiaj byśmy powiedzieli geopolityczny. I innymi słowy były pewne, pod tym względem były istotne w moim odczuciu płaszczyzny porozumienia. No, ten sojusz jednak się załamał w sposób, można powiedzieć, dosyć nieprzewidywalny, to znaczy w 2004 roku zmienił się rząd w Hiszpanii. I to ta zmiana rządu rzeczywiście miała miejsce w sposób dramatyczny, ponieważ wszystko wskazywało na to, że zwycięzcą będzie partia ludowa, czyli partia premiera Aznara, chociaż już z innym liderem, z Mariano Rajoyem. Natomiast równocześnie natomiast doszło do zamachu w Madrycie, wskutek czego wręcz na ostatniej prostej opinia publiczna jednak przesunęła się na stronę socjalistów i od tego momentu rząd Zapatero zdecydował się o niekontynuowaniu tego sojuszu z Polską. Więc zwróćmy też swoją drogą uwagę, że można powiedzieć, że Zapatero i Miller zdecydowanie bliżej mieli ideowo do siebie, a jednak ten cały układ się załamał, w związku z czym tak naprawdę zwolennicy centralizacji, zwolennicy także zmiany, zrezygnowania z traktatu nicejskiego uzyskali bardzo komfortową sytuację, bo osamotniona Polska już nie była w stanie tych procesów sama zablokować, ale jeszcze w 2007 roku, kiedy ta sprawa wróciła na agendę, bo wcześniej jednak weto społeczeństw, czyli wyborców w referendum we Francji i w Holandii sprawiło, że ta kwestia nie została doprowadzona do końca. No, w 2007 roku też mieliśmy ciekawy przypadek, kiedy to również na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli debatowano tę kwestię jeszcze raz. Wówczas Polska nie mogła liczyć na Hiszpanię. Mogliśmy liczyć co najwyżej na dużo jednak słabsze, jeżeli chodzi o potencjał Czechy. Polska proponowała to rozwiązanie pierwiastkowe, ale aby siłą głosu był pierwiastek z liczby ludności.
po to po prostu, aby spłaszczyć naprawdę cały ten układ, aby dominacja mocarstw nad resztą nie była aż tak wyraźna. Jak wiemy, ostatecznie się to nie udało, natomiast to, co się nam udało, to było odłożenie w czasie wejścia w życie tego systemu opartego na demografii aż o 10 lat, co było sukcesem dyplomacji polskiej do 2017 roku. Jaki to ma związek z Hiszpanią? Mianowicie nazajutrz ówczesny przywódca opozycji hiszpańskiej, Mariano Rajoy, wysłał podziękowania do polskiej delegacji, czyli do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, za to, że Polska broniła interesów hiszpańskich, których nie bronił Zapatero. No, oczywiście jest to element gry wewnętrznej, natomiast to bardzo też wyraźnie pokazuje, że rzeczywiście hiszpańska centroprawica była ugrupowaniem, który na tej arenie unijnej mógł jak najbardziej być sojusznikiem Polski w tych ważnych oczywiście dla nas, dla obu tych państw, tych narodów zagadnienia. Oczywiście jednak ta sytuacja nie miała swojego happy endu, przynajmniej jak dotąd nie ma. Oczywiście bardzo ciężki kryzys finansowy, który dotknął Hiszpanię, sprawił, że tak naprawdę to państwo wyraźnie straciło na swojej energii, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki w ramach Unii Europejskiej. Straciło tak naprawdę pewną możliwość prowadzenia polityki w pewnej kontrze do Paryża i do Berlina, no, później realizowany bardzo przecież twardą ręką program cięć, czyli według tego założenia Angeli Merkel, był jednak realizowany w Hiszpanii także można powiedzieć rękoma prawicy, kiedy Rajoy doszedł do władzy po 2011 roku, aż do 2016. Obecnie wydaje się, że w dalszym ciągu polityka hiszpańska, obecnie przy rządach lewicy, wydaje się, że na chwilę obecną w tym aspekcie unijnym, bo przecież jesteśmy w przededniu tak naprawdę bardzo istotnej dyskusji już teraz, nie o głosowaniu metodą demograficzną, bo to już przecież od wielu lat istnieje w ramach traktatu lizbońskiego, ale i także pojawiają się projekty rezygnacji z jednomyślności, co z naszej perspektywy oczywiście jest elementem negatywnym. Natomiast wszystko wskazuje na to, że na Hiszpanię w tym aspekcie, w sumie dla nas bardzo ważnym, nie możemy liczyć. Hiszpania już się zadeklarowała bardzo wyraźnie po stronie właśnie tego założenia, czyli po stronie, można powiedzieć, duetu niemiecko-francuskiego. W przypadku obecnego premiera Sancheza pełniącego obowiązki w chwili obecnej, jest to oczywiście trudne, aby tutaj doszło do jakiejś zmiany. Natomiast hiszpańskie ugrupowania centroprawicowe, to znaczy z jednej strony Partia Ludowa, jak i z drugiej strony zdecydowanie bardziej Vox, są to ugrupowania, z którymi akurat w tym elemencie myślę, że mamy sporo wspólnego, przynajmniej są to ugrupowania znacznie bardziej otwarte na prowadzenie tego typu gry, aczkolwiek rzeczywiście trudno wierzyć chyba, żeby ta sytuacja z 2003 roku mogła się powtórzyć, już pomijając oczywiście te wszystkie kwestie, które obecnie znamy związane z budową nowego rządu w Hiszpanii po wyborach. Natomiast dr Mleczak również wspomniał kwestię dla nas ważną, to znaczy kwestię wschodnią. Tutaj też może zwrócę uwagę na różne walki, które się pojawiają w naszym myśleniu o Hiszpanii, o jej współczesnej polityce. Mianowicie rzeczywiście w mediach wielokrotnie możemy usłyszeć informacje, jakoby rzeczywiście ta międzynarodówka Putina, co jest jak najbardziej zgodne z prawdą, występuje pośród partii o charakterze bardzo prawicowym, czy radykalnie prawicowym. I w Hiszpanii podaje się wielokrotnie przykład partii Vox jako tej
i która właśnie proputinowska. No, poważniejsze badanie dyskursu tej partii, czy też wreszcie no, chociażby wywiadu Rzeka z jej liderem Santiago Abascalem z 2019 roku, który jest przecież, no, zostało wydane w formie książki. I tam Abascal bardzo konkretnie odpowiada na to pytanie, no, pokazuje, że no, rzeczywiście tego typu oskarżenia są zdecydowanie zbyt daleko idące. Jest to jasne, że na hiszpańskiej prawicy, zwłaszcza tej, no, to jest trochę paradoksalne, ale postfrankistowskiej, tej bardzo zdecydowanej, sympatyzującej wręcz z myślą dyktatora, zdarzają się te elementy prorosyjskie, to znaczy widzące w Putinie, innymi słowy, obrońcę tradycyjnych wartości przed, no, można powiedzieć, zepsutym, tak jak się to z czasem powiada, Zachodem i tak dalej. Więc ten element, można powiedzieć, charakterystyczny rosyjskiej propagandy także trafia. No jeżeli już tu mówimy o historykach, Pio Moa, prawda, autor wielu książek o charakterze popularno-naukowym, bardzo kontrowersyjny w Hiszpanii, ze względu na swoje podejście do historiografii, ze względu na swoją metodę działania i swoje książki, ale i także no, niezwykle prorosyjski, jeżeli chodzi o wydarzenia, które obecnie mają miejsce. I rzeczywiście na tej takiej bardziej zdecydowanie prawej stronie hiszpańskiej polityki tego typu hasła są obecne, aczkolwiek wydaje się, że w ramach partii Vox one są jednak odpowiednio, no, można powiedzieć, są zdominowane przez ten dyskurs jednak bardziej umiarkowany. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan Marcin Naczak wspomniał, faktycznie hiszpańska lewica prezentuje no, nastawienie bardzo charakterystyczne dla tej epoki wręcz zimnowojennej, to znaczy cokolwiek by się nie stało, tak naprawdę jest to wspieranie Rosji. No, rząd Pedro Sanchesa, stworzony razem z Podemos, faktycznie tutaj miał dosyć trudne zadanie w tym aspekcie, bo tak naprawdę koalicja rządząca przedstawiała no, cały czas bardzo różne podejście do kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej. Podemos bardzo często no, zdecydowanie uważało, że NATO, no, że nie powinna być Ukrainie oferowana pomoc. No, jest to ta wizja NATO jako jednak tej struktury wrogiej wręcz Hiszpanii. I no, pod tym względem rzeczywiście z naszej perspektywy mało jest tych elementów wspólnych. No i dosyć jeszcze można powiedzieć, że akurat Pablo Iglesias, no, były lider Podemos, także jeżeli się wypowiadał na temat historii, to również notował wiele bardzo nietrafnych komentarze, chociażby no, negował po prostu defiladę sowiecko-niemiecką w Brześciu w 1939 roku. No, czyli rzeczy, które po prostu są empirycznie. No, możemy ich doświadczyć w ciągu kilku sekund, włączając odpowiedni kanał na YouTubie. Więc pod tym względem rzeczywiście hiszpańska lewica, ta bardziej skrajna, komunizująca, no i także na przykład katalońska lewica, czy kandydatura jedności ludowej, wykazuje bardzo prorosyjskie nastawienie. No a jeżeli jesteśmy już tutaj jeszcze przy tej Katalonii, no to zwróćmy uwagę też na element, który no, w polskich mediach w ogóle nie został zrozumiany. To znaczy to tak zwane referendum z 1 października 2017 roku, czyli 6 lat temu, było rzeczywiście w naszych mediach prezentowane jako autentyczna wypowiedź Katalończyków, którzy są ciemiężeni, którzy nie chcą być w ramach Hiszpanii. Tak naprawdę nasze media przedstawiały tę sprawę no, niemalże używając naszych własnych doświadczeń, to znaczy walki o niepodległość, no to sympatyzowanie z państwami małymi, z narodami małymi i tak dalej. Natomiast tutaj oczywiście przede wszystkim bardzo aktywna ingerencja rosyjska w tę sprawę pokazała, że no, nasi dziennikarze wyjątkowo nie stanęli na wysokości zadania, bo no, już dzisiaj wiemy to zdecydowanie, ale i wtedy można było to bardzo łatwo także przewidzieć, bo były bardzo istotne przesłanki na to wskazujące, że Moskwa także bardzo zaangażowała się, no, zwłaszcza w cyberprzestrzeni, w prezentowaniu właśnie takiego wizerunku kryzysu katalońskiego, jak wręcz wojny domowej 2.0.
Więc rzeczywiście tutaj także nasze błędy bardzo, bardzo były wyraźne. A Hiszpania też zwróćmy uwagę, miała też pewne gesty, które mogły przez Moskwę być bardzo źle odebrane. To znaczy, po pierwsze, rząd Rajoya zakładał, że doszlusuje do tego poziomu 2% PKB na zbrojenia, więc jeżeli tutaj mówimy o jakichś konkretach w polityce, to jest to absolutny konkret, prawda? To jest coś więcej niż jedynie wypowiedź, zwracając uwagę także na fakt, że hiszpański elektorat raczej jest niechętny na przeznaczenie tego typu środków na armię. Tam się przez to zdecydowanie nie wygrywa wyborów, wręcz przeciwnie. I także przecież Hiszpanie są obecni w naszym bliskim otoczeniu, to znaczy na Łotwie. Tam stacjonuje bardzo ważny kontyngent, brygada z Estremadury, 300 hiszpańskich żołnierzy w ramach koncepcji wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej. Jest to państwo bardzo odległe, prawda, od centrum tych wydarzeń, nie mający tam swoich jakichś żywotnych interesów, ale czyniące to w ramach rzeczywiście z pewnego założenia polegającego na tym, że NATO jest jednak istotnym dobrem także dla Hiszpanii. To po pierwsze, i po drugie też wydaje się, że tego typu kroki ukazują, że jest pewna nić porozumienia między Polską a Hiszpanią, aczkolwiek tutaj mam wrażenie, że z hiszpańską centroprawicą zdecydowanie więcej nas łączy, chyba niezależnie nawet od tego, kto tutaj wygrywa u nas, a ta historia z roku 2003 myślę, że także pokazała, że tego typu kwestie mogą być troszeczkę, powinny być, jeżeli mówimy o polityce zagranicznej, od siebie oddzielane. Też warto, żebyśmy chyba my zwracali także uwagę na Hiszpanię jako także ten państwo, które przy sprzyjających okolicznościach może dla nas być jakimś partnerem, a zdecydowanie, abyśmy nie kibicowali jakimś planom rozbicia Hiszpanii od wewnątrz i popierania separatyzmów, bo to rzeczywiście jest pomysłem już zupełnie samobójczym. Zwłaszcza, że akurat tam w Katalonii nic się zupełnie nie zgadzało. To był zwykły teatr z 1 października 2017 roku. To nie było żadne referendum. Dość powiedzieć, że wyniki referendum tam zostały opublikowane w formie PDF-a bez żadnego rozłożenia tych wyników na poszczególne komisje, więc mieliśmy do czynienia ze zwykłym teatrem. I naprawdę w moim odczuciu bardzo źle się stało, że tak wielu dziennikarzy tak prostych w sumie rzeczy nie zrozumiało. Dziękuję bardzo. Czy mógłbym jeszcze na zakończenie prosić pana profesora Ciechanowskiego o kilka słów dotyczących perspektyw stosunków polsko-hiszpańskich. Tak, ja tak trochę łącząc z nawiązaniem do tego, co pan doktor Kaczorowski powiedział. To znaczy ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na dobry start, który miał miejsce wtedy, kiedy te stosunki zaczęły być normalnie budowane. To jest banał, ale normalne stosunki między dwoma państwami to tylko mogą istnieć wtedy, kiedy te państwa są suwerenne, kapitalistyczne i demokratyczne, że tak się zwięźle wyrażę. I rok 90, prawda, kiedy zaczęto budować, zresztą z Portugalią również oczywiście w mniejszym wymiarze. Pamiętam czasy, kiedy Hiszpania bardzo dużo Polsce pomogła w negocjacjach z Unią Europejską w całym tym procesie akcesji. To był właśnie rząd José María Aznara, rzeczywiście wtedy stojącego na czele gabinetu, który reprezentował państwo silne, państwo sukcesu, państwo, które się nie spodziewało tego kryzysu, który wtedy przyjdzie. I pomimo tych różnego rodzaju wątpliwości, przede wszystkim ekonomicznych, finansowych, związanych z otwarciem na wschód, zarówno Hiszpania, jak i Portugalia, one ten proces wspierały, dzieliły się swoimi doświadczeniami. To była bardzo dobra współpraca. Oczywiście jest NATO, gdzie
realnie współpraca między komponentem hiszpańskim i polskim na to wygląda bardzo dobrze. Tu jest coś takiego niewymiernego, co jednak warto podkreślić. To znaczy Hiszpanie się z Polakami dość dobrze dogadują. Z Portugalczykami też się dość dobrze dogadujemy, z tym, że tych oczywiście kontaktów może nie ma aż tyle w ramach czy to NATO, czy też ONZ-u i tak dalej, ale to jest ważne. Jeżeli chodzi o te kwestie polityczne, to też bym podkreślał właśnie, że to zależy zawsze od tego, jaka partia rządzi. My mamy zupełnie inne partie, Hiszpanie mają inne partie. Hiszpanie, którzy niewiele wiedzą o Polsce, myślą, że te partie, które my mamy w Polsce, je można jakoś powiązać z tymi partiami, które są w Hiszpanii. I odwrotnie, Polacy, którzy nie bardzo znają Hiszpanię, myślą, że tamtejsze partie są odpowiednikami naszej partii. Zupełnie co innego i warto, żeby wiedzę na ten temat szerzyć. I tu jest podstawowe założenie, to znaczy jeżeli chodzi o partię socjalistyczną hiszpańską, to trudno się spodziewać polityki innej niż wspieranie tych takich dużych projektów europejskich, mających na celu, co tu dużo mówić, centralizację. Znaczy o jednomyślności to już wiadomo, jest kwestia federacyjnego charakteru Unii Europejskiej. Tu rzeczywiście sygnały są jednoznaczne. Jeżeli chodzi o ten rząd, który nie wiadomo, czy się utrzyma, bo być może Hiszpanie czekają nowe wybory, tego nie wiemy. Wiele zależy od tego, czy się rząd lewicowy dogada z separatystami katalońskimi, którzy są nadreprezentowani w hiszpańskim parlamencie, zresztą podobnie jak Baskowie. To jest kwestia tego, jaką politykę ten rząd będzie prowadził i warto pamiętać właśnie, że w ramach tego Podemos, czy tam zmieniają nazwy, prawda, Unidos Podemos, Sumar, i tak dalej. To jest bardzo ważny element hiszpańskiej, komunistycznej partii Hiszpanii, która cały czas istnieje i nawet jeżeli pod tym szyldem ona nie działa, no to jest praktycznie to środowisko i to jest bardzo, bardzo widoczne. Jeżeli chodzi o prawą stronę sceny politycznej, ewidentnie partia ludowa, czyli partia uznawana przez wiele lat za prawicową, jest centroprawicową, czy niektórzy mówią nawet, że właściwie jest centrową i nic więcej, jej krytycy. A co do Voxu, no to trudno określić, dlatego że władzy na poziomie centralnym jeszcze nie sprawowali. Rzeczywiście jest to sytuacja z naszego punktu widzenia o tyle dobra, że tam nie widać wpływów rosyjskich, znaczy ich po prostu nie widać, no ale też wypowiedź po ataku, po inwazji Rosji na Ukrainę, tego typu, że Polska jest blisko, a Ukraina daleko, się pojawiała. W związku z czym jest pytanie, czy to komuś się tak powiedziało w telewizji, nie za bardzo pomyślał albo nie jest specjalistą od spraw międzynarodowych, czy rzeczywiście to jest jakiś przekaz, który był już dyskutowany w ramach programu. Tego nie wiemy, ale to jest jednak niewiadomo, bo to jest partia, która nie rządziła, nie wiemy, czy będzie rządziła. Jest wiele elementów, które nam Polakom mogą się wydawać dziwne. Na przykład kwestie takich nagle pojawiające się sympatie do imperiów, do innych imperiów. Się mówi nawet o imperiofobii. Książki na ten temat się pisze. I tamta Rosja, szczególnie jeżeli jest to Rosja nieznana, taka zmitologizowana, ona tam się często pojawia. No ale to jest mniej więcej na zasadzie takie jak Dostojewski w wypowiedziach Ojca Świętego, prawda? Można to sobie różnie analizować. Też są takie kwestie jak nazwa Białoruś. To nie jest tylko przypadek hiszpański, bo podobnie jest we Francji, w Portugalii, w innych krajach. No, Białoruś po hiszpańsku to jest Biała Rosja.
Zawsze próbuję tłumaczyć, że jednak się nie powinno mówić Białorusja, tylko Rutenia Blanca, czyli Ruś Biała, bo taka nazwa kiedyś w Hiszpanii była i to wcale nie są czasy komunistyczne, wtedy kiedy ta Biała Rosja się utrwaliła. To są wieki poprzednie, skuteczna propaganda carów. Wiele różnych inicjatyw, które by można było wskazywać, które się udały, ale ja myślę, że cały czas jest brak takiej bliskości, która powodowałaby, że można by było mówić, czy Polacy rozumieją to, co się dzieje w Hiszpanii, czy Hiszpanie to, co się dzieje w Polsce. Zresztą w Hiszpanii jest bardzo mało specjalistów od Polski. To jest niewielka grupa osób, właściwie na palcach jednej ręki można policzyć. W Polsce jest sytuacja o wiele inna, ale też jest pytanie, czy nie mamy pewnej inflacji specjalistów od Hiszpanii. W każdym razie to wyszło właśnie przy sprawie katalońskiej, o której mówił pan doktor Kaczorowski. Ja bym jednak bronił polskich dziennikarzy. Było kilku takich, którzy wiedzą, co tam się dzieje. I to jest właśnie ważne, żeby się jednak specjalizować. Znaczy stara, porządna szkoła dziennikarstwa, żeby jednak była specjalizacja, a nie tak, że każdy się codziennie czym innym zajmuje, bo to później właśnie wychodzi, gdzie się kopiuje jakieś doniesienia agencyjne, nie potrafi się dokonać krytyki źródła. I to wyszło, dlatego że potwierdzam również, że ten poziom informowania o kryzysie katalońskim był u nas generalnie żenujący, nawet nadspodziewanie żenujący, bo jednak należymy do państw, które posiada specjalistów od wszystkich ważnych regionów, od wszystkich ważnych państw. To nie jest wcale takie typowe, powiedzmy, w odniesieniu choćby do Unii Europejskiej. Ewidentna ingerencja Rosji i kwestia powtarzania różnego rodzaju mitów o tym, że Katalonia kiedyś była niepodległa, o tym, że nie brała udziału w tworzeniu tego, co nazywano Las Españas. To najpierw było w liczbie mnogiej, później z tego zrobiono La Espania, czyli Hiszpanię jedną. To był taki sam element składowy jak kraj Basków, czy Ekstremadura, czy inna Andaluzja. Wiele do zrobienia w dziedzinie wzajemnego poznania, jeżeli chodzi o wymianę kulturalną, tym bardziej, że w tej chwili nie ma żadnych ograniczeń. I myślę, że warto inwestować we wzajemne kontakty, bo w ramach czy to Unii, czy NATO, nigdy nie wiadomo, kiedy one się przydadzą. I też pewna kwestia zwracania uwagi na to, co prasa kraju partnera pisze. Tu jest moim zdaniem w dziedzinie stosunków polsko-hiszpańskich zbyt dużo nieporozumień, takich prostych nieporozumień wynikających po prostu z braku poznania wzajemnego. Co ciekawe, jeżeli chodzi o Portugalię, tu mamy elementy, które są bardzo pozytywne, znaczy moda na Portugalię, która się pojawiła. Mamy do czynienia z inwestycjami portugalskimi w Polsce, które są zaskakująco duże. Biedronka, Bank Millennium i tak dalej. I też wielki potencjał tych relacji i ja myślę, że też kończąc już jest ważne, żeby poznawać dzieje tychże relacji, bo to też pomaga w budowaniu takich bieżących więzi, czy to politycznych, nawet ekonomicznych, a już nie mówiąc jakichś kulturalnych czy naukowych. Im więcej będziemy poznawali Hiszpanię, Hiszpanów nas, to samo z Portugalczykami, tym łatwiej nam będzie wchodzić w jakieś sojusze tego typu, o których mówił pan doktor Kaczorowski. Potencjał jest duży, a są to elementy, które pomagają w tej wielkiej polityce, które nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Dziękuję. Dziękuję bardzo i od siebie mogę dodać tylko, że jakkolwiek zgadzając się z wypowiedziami panelistów na temat
specyficznego podejścia polskich dziennikarzy do kryzysu katalońskiego. Warto zauważyć, że tego typu narracja pojawiała się również w zachodnich mediach, chociażby Foreign Affairs, które trudno uznać za czasopismo pozbawione dostępu do puli potencjalnych ekspertów od Hiszpanii. No, wiadomo, że tego typu czasopisma przyjęły narrację bardzo często wprost prokatalońską. Dziękuję bardzo i chciałbym teraz oddać głos organizatorom i poprosić o podsumowanie spotkania. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo naszym gościom, panelistom za bardzo merytoryczną, ciekawą dyskusję, bardzo owocne spotkanie. Dziękuję panu doktorowi Marcinowi Mleczakowi za poprowadzenie tej debaty, tego spotkania, naszego wydarzenia w kolejnym cyklu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Szanowni państwo, za tydzień spotkamy się również o godzinie 18 na relacjach Polski i Beneluxu w XX i XXI wieku. Serdecznie w tym momencie już zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję naszemu partnerowi Blog Pressowi za wsparcie techniczne, za obsługę techniczną naszego spotkania. Zwieńczeniem debat będzie publikacja książkowa, którą wydaliśmy już 4 razy, więc wszystkie debaty, które organizujemy w tym roku, będzie ich razem 6, znajdą się w 5. wydaniu Historia, Prawda, Teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości. Przed nami jeszcze relacje, tak jak wspomniałem, Polski i Beneluxu, Polski i Włoch, Polski i krajów bałkańskich oraz na koniec taka wisienka na torcie, rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Porozmawiamy troszeczkę bardziej o historii. Szukamy tutaj recept. Recept przede wszystkim, jak prowadzić obecnie stosunki z naszymi partnerami. Właśnie te ostatnie słowa pana doktora, pana profesora i dodanie tu również pana moderatora. Miejmy nadzieję, że będą nas słuchać liczni dyplomaci, widzowie o tego typu profesjach. Szanowni państwo, przy okazji bardzo chciałbym zaprosić do biblioteki imienia Janusza Kurtyki, która znajduje się w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37 w miejscu historycznym, w dawnym więzieniu mokotowskim, około 15 tysięcy woluminów, które zebrał świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka. Jest to dla państwa naukowców. Zapraszamy bardzo serdecznie. Drodzy państwo, trwa właśnie nagroda imienia Janusza Kurtyki. Zachęcam do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych i strony internetowej. 8. edycja konkursu, tematyka zanurzeni w przeszłości, czynniki historyczne formujące współczesnych Polaków. Zachęcamy do przysyłania swoich prac. Nagrodą jest przetłumaczenie książki zwycięskiej na język angielski lub też języki angielski i niemiecki. Wydanie w bardzo, bardzo uznanym wydawnictwie naukowym i promocja na rynkach zagranicznych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję naszym szanownym gościom, portalowi BlogPress. Wszystkiego dobrego. Dobranoc państwu.